Rady Miejskiej w Jedliczu. Witam pana burmistrza, witam panią skarbnik, witam panią kierownik, witam państwa sołtysów, witam media. Na ustawowe skład Rady 15, już w tej chwili widzę, że jest nas 13, więc obrady nasze są prawomocne. W ustawowym terminie otrzymali państwo projekt porządku obrad, do którego, w którym nastąpią zmiany. Pozwoliłem sobie już przygotować, żeby państwo mieli łatwiej. Poproszę o wprowadzenie do porządku obrad punktów, które do tej pory nie było. Proszę pana burmistrza. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad następujących uchwał. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 36 przez 260 przez 2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletnich prognozów finansowych gminy Jedlicze na lata 2017-2024. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Jedlicze, które w 2017 roku nie wygasali z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu ich dokonania. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie pod nazwą przebudowa i rozbudowa budynku zespołu szkół w Modelówce, salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz przebudowa i wyposażenie klasyficzonym na przyrodniczy w zespole szkół w Jedliczu. Uchwały w sprawie dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Jedlicze przez osoby prawne i będące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. Uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jedlicze. Uchwały w sprawie określenia typu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Jedlicze dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Jedlicze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz term i sposób rozliczenia dotacji. Dziękuję. Proszę bardzo pana przewodniczącego. Wysoka Rado, proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały, którym autorem jest Komisja Finansów i Komisja Gospodarki Komunalnej. Jest to projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą rozbudowa i przebudowa instalacji termicznego przekształcenia odpadów i innych niż komunalne wraz z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi odpadami planowanego przez spółkę RAF Ekologia w Jedliczu. I jeszcze proszę o wprowadzenie do porządku obrad protokół komisji rewizyjnej dotyczący kontroli realizacji inwestycji z funduszu sołeckiego za rok 2017. Dziękuję. W związku z wprowadzonymi zmianami, tak jak mówiłem, porządek obrad mają państwo przedstawione. Czy do tego porządku obrad ktoś z państwa ma jeszcze jakieś uwagi? Przedstawienie protokołu, którego nie mają państwo, będzie to punktem 6, natomiast kolejne o 1 się zwiększy. Kto z państwa jest za przyjęciem porządku obrad w przedstawionym kolejności? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że porządek został przyjęty. Przystępujemy do punktu 2. Powołanie komisji uchwały wniosków.
do której proponuję radnego Stanisława Twaroga, radną Jolantą Woźniak i radną Anną Zaleszczuk. Dziękuję. Kto z Państwa radnych zatem, aby Komisja Uchwał Wniosków pracowała w wyżywienionym składzie, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, stwierdzam, że komisja została powołana. Punkt trzeci porządku obrad to zatwierdzenie protokołu numer 46 przez 2017 sesji Rady Miejskiej obytej w dniu 13 października 2017. Czy do protokołu ktoś z Państwa zgłasza jakieś uwagi? Nie widzę. Kto z Państwa jest w takim razie za zatwierdzeniem protokołu, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół został zatwierdzony. Punkt czwarty porządku obrad to zatwierdzenie protokołu nr 47 przez 2017. Sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 24 października 2017. Czy do tego już protokołu ktoś z Państwa ma jakieś uwagi? Nie widzę, poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za zatwierdzeniem protokołu nr 47 2017? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół został zatwierdzony. Punkt piąty porządku obrad to rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach. Na początek, jako pierwszy, zmian w budżecie gminy Jedlicze na rok 2017. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Zmiany uchwały nr 36 przez 260
Czy 2016 Rady Miejskiej w Wieliczu z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jedlicza na lata 2017-2024. Czy życzą sobie Państwo, by Pani Skarbnik przedstawiała uchwałę? W takim razie informuję, że i przypominam, że była ona przedmiotem obrad wszystkich czterech stałych Komisji Rady Miejskiej w Wieliczu w dniu wczorajszym i zaopiniowały one ją jednogłośnie, pozytywnie. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję, poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Pan Radny, dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. I kolejny projekt. Proszę. Dziękuję. Dziękuję. Kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w roku 2017 na zimowe utrzymanie przejezdności dróg, dla których gmina Jedlicza jest właścicielem lub zarządcą w roku kalendarzowym 2018. Proszę Pan Burmistrz. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w roku 2017 zimowym utrzymaniu przejezdności dróg, dla których gmina Jedlicza jest właścicielem lub zarządcą w roku kalendarzowym 2018. Ustawa prawna na miejsce Jedliczu uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania w roku 2018 na kwotę 250 tysięcy złotych przekraczającą budżet na rok 2017 na realizację zadania związanego z utrzymaniem zimowej przejezdności dróg, dla których gmina Jedlicza jest właścicielem lub zarządcą. Paragraf 2 ust. 1. Źródło pokrycia zobowiązań, o którym mowa w paragrafie 1, na które dochody własne gminy z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych w roku 2018. Ust. 2. Środki na poniesienie wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostaną z obecnej strony w budżecie gminy Jedlicza na 2018 rok. Paragraf 3. Wykonanie uchwały zleca się burmistrzowi gminy Jedlicza. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Dziękuję. Projekt uchwały był przedmiotem obrad stałej komisji i został zaopiniowany jednogłośnie, pozytywnie. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję, poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. 13 za, stwierdzam, że uchwała została podjęta. I kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 46/420 przez 2014 Rady Miejskiej w Wieliczu 7 marca 2014 w sprawie dopłaty za odprowadzane ścieki w ramach pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Jedlicza. Proszę bardzo, Pan Burmistrz. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie, jak przytoczono, podstawa prawna Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf 1 ust. 1 w uchwale nr 46/420/2014 Rady Miejskiej w Wieliczu z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie dopłaty za odprowadzane ścieki w ramach pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Jedlicze. Dziennik Urzędowy Rolnictwa Podkarpackiego z 2014 roku, pozycja 1071, wprowadza się następujące zmiany. Pierwszy, w paragrafie 5 ust. 1 ukreśla się punkt 6. Punkt 2, w paragrafie 5 ust. 2 ukreśla się punkt 7. Pozostałe zapisy uchwały pozostawia się bez zmian. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Jedlicza. Paragraf 3, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku. Dziękuję. Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie przez wszystkie stałe komisje Rady Miejskiej. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję, poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść ręki.
13 za stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Jeniczem oraz jej jednostkom organizacyjnym. Proszę bardzo. Uchwała Rady Miejskiej. Tytułem przytoczono. Podstawa prawna. Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się nie dochodzić należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Jedlicze i jednostkom budżetowym, samorządowym, zakładom budżetowym i samorządowym instytucjom kultury, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł. Paragraf drugi. Niniejszej uchwały nie stosuje się do należności powstałych w związku z realizacją pierwszych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Punkt drugi. Programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza burmistrzowi gminy Jedlicze. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Dziękuję. Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie przez stałe komisje. Otwieram dyskusję. Proszę pani radna Melanie Serchowska. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna rado. Ja wczoraj na komisjach poprosiłam o grzeczność panią skarbnik, zresztą zadając takie pytanie, jaka jest kwota tych należności składowej. Otrzymałam dzisiaj przed sesją tą informację, więc składowe tych należności groszowych to jest tak rocznie około 192 zł. Także to tylko tak chciałam informacyjnie, że ta informacja dzisiaj trafiła do mnie i już jest wszystko. Jestem zakończona sprawa i pytanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść ręki. Dziękuję. 13 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji porządkowej na terenie gminy Jedlicze. Projekt tej uchwały był omawiany wczoraj i został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. Ponieważ jest on dość obszerny, myślę, że nie będziemy go czytać w całości. Otwieram dyskusję. Może pani kierownik zechciała wyjaśnić się drugie zabawy, ale pół zdania. Dla sobie tak jest to mimo wszystko uchwała bardzo ważna, ponieważ jest uchwała, która wychodzi naprzeciw tym, którzy chcieli inwestować na terenie gminy Jedlicze. Myślę, że wam to także państwa kilka słów uzasadnienia poprosi. Przedsiębiorców, którzy będą inwestować na terenie gminy Jedlicze i realizować tak zwaną inwestycję początkową, to znaczy będą budować nowe budynki lub budowy. Okres zwolnienia maksymalnie wynosi od 1 do 3 lat w zależności od kwoty zainwestowanych środków stanowiących koszty kwalifikowane do objęcia pomocą i w zależności od tego, jakiego rodzaju przedsiębiorca jest, czy jest przedsiębiorstwa mały, średni czy też duży. Warto podkreślić, iż tak naprawdę ta uchwała nie pozbawia dochodów gminy, ponieważ zwolnienie dotyczy tylko i wyłącznie nowo wybudowanych budynków czy też budowli. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. 13 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I kolejny projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w sprawie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających gminie Jedlicze i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg. Projekt uchwały był przedmiotem obrad komisji stałych. Został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie, jak w przypadku poprzedniej uchwały. Prosiłem panią kierownik o kilka słów uzasadnienia. Uchwała w sprawie szczegółowych zasobów wśród udzielania ulg, wsparcia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Jedlicze i jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg stanowi dostosowanie obowiązującej do tej pory na terenie gminy Jedlicze uchwały z 2014 roku w tym zakresie do postanowień nowelizowanej ustawy o finansach publicznych, między innymi w zakresie artykułu 59 czy artykułu 56. Nowością wprowadzoną niniejszą uchwałą jest możliwość stosowania ulg w spłacie tego typu należności o charakterze cywilnoprawnym ze względu na ważny interes dłużnika i ze względu na interes publiczny. Uchwała zawiera szczegółowy wykaz zarówno dokumentów, jakie są niezbędne dla rozpatrzenia poszczególnych spraw w zakresie stosowania ulg dotyczących należności mających charakter cywilnoprawny. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję, poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. 13 za, stwierdzam, że uchwała została podjęta. I kolejny projekt uchwały w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Proszę bardzo, pan burmistrz. Uchwała miejskiej w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Podstawa prawa nr. Rada Miejska w Jedliczu uchwala co postanowienie. Paragraf 1 ust. 1. Ustala się dopłatę. Punkt 1. Do ceny za dostarczoną wodę w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytych wskazań wodomierza dla gospodarstw domowych grupa A taryfowych odbiorców usług w wysokości brutto 1,16 zł za metr sześcienny wody. Punkt drugi. Dla grupy C taryfowych grup odbiorców usług za wodę przeznaczoną do cen przeciwpożarowych w wysokości 2220 zł miesięcznie, co daje kwotę brutto 26 640 zł rocznie. Punkt trzeci. Do ceny za odprowadzenie ścieków dla gospodarstw domowych A taryfowych odbiorców usług w wysokości brutto 3 zł za 1 metr sześcienny ścieków. Punkt czwarty. Do ceny za odprowadzanie ścieków dla grupy B taryfowych grup odbiorców usług nie będących przedsiębiorcami rozumieją odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w wysokości 3 zł za 1 metr sześcienny ścieków. Paragraf 2 ust. 1. Dopłaty przyjęte w paragrafie 1 niniejszej uchwały obowiązują na terenie gminy Jedlicza od dnia 1 lutego 2018 roku do dnia 31 stycznia 2019 roku. Punkt ust. 2. Dopłaty będą przekazywane Jedlickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jedliczu. Paragraf 3. Dopłaty, które mowa w paragrafie 1 zostaną sfinansowane z dochodów własnych gminy Jedlicza. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Jedlicze. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 lutego 2018 roku. Dziękuję. Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie przez wszystkie cztery stałe komisje Rady Miejskiej. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję, poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. 13 za, stwierdzam, że uchwała została podjęta. I kolejny projekt uchwały w sprawie ustalenia
budżecie gminy Jedliczek, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu ich wykonania. Proszę Pani Skarbnik. Rada Miejska w Jedliczu, za podstawą prawną Rada Miejska w Jedliczu uchwala, co następuje. Paragraf 1. W załączniku numer 1 do niniejszej uchwały ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Jedlicze, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin ich wykonania. Paragraf 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o którym mowa w paragrafie 1, w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, o których mowa w paragrafie 1 jako załącznik numer 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Jedlicze. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik numer 1 przedstawia wykaz poszczególnych kas wydatków zamieszczonych w budżecie gminy w 2017 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. I tak w rozdziale 010-10 wykup odcinków sieci kanalizacji sanitarnej 4500 z terminem ostatecznym realizacji 30 kwietnia 2018. Rozdział 010-10 wykup odcinków sieci kanalizacji wodociągowej kwota 7500. Termin ostateczny 30 kwietnia 2018. W rozdziale 616 wykonanie projektu budowa parkingu na działkach o numerze ewidencyjnym 1226/5 i 1226/6 w miejscowości Jedlicze przy ulicy Stawiarskiej 7000. Termin realizacji 15 czerwiec 2018 rok. Rozdział 795 przebudowa, rewitalizacja rynku w miejscowości Jedlicze. Kwota 35 tysięcy, termin realizacji 31 stycznia 2018 rok. Rozdział 710.04 zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Jedlicze oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlicze dla obszaru sołectwa Chlewna. Kwota 17 712 przesuwa się do 30 czerwca 2018 roku. Rozdział 995. Rozbudowa i przebudowa instalacji termicznego przekształcania odpadów innych niż komunalne wraz z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi odpadami. Są to koszty pomocy prawnej, postępowania środowiskowe dotyczące ekologii dla właśnie tego przedsięwzięcia. Kwota 4305. Termin realizacji 30 czerwca 2018 rok. Rozdział 921.09 zagospodarowanie terenu wokół domu ludowego w Żelenowcu. Kwota 19 680. Termin realizacji 30 maj 2018 rok. Załącznik numer 2 przedstawia plan finansowy zgodnie dział, rozdział i paragraf. Chciałam tu jeszcze zaznaczyć, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych zadania, które są podejmowane jako wydatki niewygasające, ich ostateczny termin jest do 30 czerwca następnego roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie przez wszystkie 4 stałe komisje Rady Miejskiej. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, Pani Radna Anna Zaleszczuk. Ja mam pytanie dotyczące tej rewitalizacji rynku, bo to jest do 31 stycznia. Czy tam są jakieś roboty, czy to... To jest projekt. A projekt. To jest projekt, a tam były przeszkody typu tam sieć teletechniczna. Tam były problemy z tą siecią, dlatego to już jest na finiszu, ale nie zrealizujemy to w tym roku, także termin jest przesunięty do 31 stycznia. Dziękuję. Sam na dyskusję poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść ręki. 13 za, stwierdzam, że uchwała została podjęta. I kolejny projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie pod nazwą przebudowa i rozbudowa budynku zespołu szkół w Modelówce o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz przebudowa i wyposażenie klasy pracowni nauk przewodniczych w Zespole Szkół w Jedliczu. Proszę bardzo, Pan Burmistrz. Uchwała Rady Miejskiej, tytułem przytoczoną, podstawa prawna, Rada Miejska w Jedliczu uchwala, co następuje. Paragraf 1, ustęp 1. W
Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania do 2017 roku dotyczącego zadania pod nazwą przebudowa i rozbudowa budynku zespołu szkół w Bodrówce z salą gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz przebudowa i wyposażenie klasy pracowni nauk przyrodniczych w zespole szkół w Jedliczu w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 w łącznej wysokości 577 548,58 zł. W tym udział własny w wysokości 237 332,95 zł. Ponad kwotę wydatków określono w budżecie gminy Jedlicze na rok 2017. Paragraf drugi. Źródłem pokrycia zobowiązania, o którym mowa w paragrafie 1 ust. 1 będą dochody własne gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2018. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały wydarza się burmistrza gminy Jedlicze. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Projekt uchwały został opiniowany jednogłośnie pozytywnie przez stałe Komisji Rady Miejskiej. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. 13 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały w sprawie dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Jedlicze przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. Proszę bardzo, pan burmistrz. Uchwała Rady Miejskiej tytułem przytoczoną. Podstawa prawna Rada Miejska w Jedliczu uchwała co następuje. Paragraf 1 ust. 1. Publiczne przedszkole otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy Jedlicze w wysokości równej 85% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Paragraf 2. Wykonanie uchwały bierze się burmistrza gminy Jedlicze. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku. Dziękuję. Projekt uchwały został opiniowany jednogłośnie pozytywnie przez stałe Komisji Rady Miejskiej. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść ręki. 13 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne szkoły podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jedlicza. Uchwała Rady Miejskiej tytułem przytoczono. Podstawa prawna Rada Miejska w Jedliczu uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Świadczenia udzielone przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jedlicza w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie na zasadach określonych w statucie przedszkola przedszkola. Paragraf 2 ust. 1. Przedszkola i działa przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jedlicza, opłacie podlegają świadczenia wykraczające poza podstawę programową w zakresie nauczania, wychowania i opieki powyżej 5 godzin dziennie na zasadach określonych w statucie przedszkola lub szkoły, z wyjątkiem nauki religii oraz dodatkowych zajęć dla uczniów z różnymi dysfunkcjami na podstawie odpowiedniego orzeczenia lub opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ust. 2. Za świadczenia określone w paragrafie 2 ust. 1. Rodzice, opiekunowie prawni, uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, ponoszą opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Paragraf 3. Zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole i oddział przedszkolny w szkole podstawowej, w tym zasady wnoszenia opłat oraz ponoszenia kosztów wyżywienia, określa umowa cywilnoprawna między dyrektorem a rodzicem, opiekunem prawnym ucznia. Paragraf 4. Traci moc uchwała nr 42/632 przez 2017 rok Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie ustalania opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jedlicze. Paragraf 5. Uchwała. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Jedlicze. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa podkarpackiego. Dziękuję. Projekt uchwały został opiniowany jednogłośnie przez stałe Komisje Rady Miejskiej. Otwieram dyskusję.
Zamykam dyskusję, poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść ręki. 13 za, stwierdzam, że uchwała została podjęta. I kolejny projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Jedlicze dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Jedlicze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz termin i sposób rozliczania dotacji. Projekt uchwały był przedmiotem obrad komisji stałych, został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. Ze względu na uchwała jest bardzo obszerna, tak dużo przytoczyć choćby pierwszy paragraf, żeby wiadomo było, o co chodzi. Chyba, że Państwo sobie życzą to części. Nie. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie, jak określono, podstawa prawna Rady Miejskiej w Jedliczu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu gminy Jedlicze dla prowadzonych na jej terenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie artykułu 32 ust. 11 ustawy Prawo Oświatowe oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz termin i sposób rozliczania dotacji. Otwieram dyskusję. Proszę Pani Wenecja. Ja tylko chciałam jeszcze tak informacyjnie do tego projektu uchwały, że tak jak wczoraj zadałam pytanie, takich placówek na naszym terenie mamy dwie. Jedne no, przedszkole sióstr i drugie po prostu sześć. Także to są dwie jednostki takie prowadzące. Dziękuję. Dziękuję. Zamykam dyskusję, poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. 13 za, stwierdzam, że uchwała została podjęta. I kolejny projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Jedlicze na rok 2018. Miejskiej tytułem przytoczoną, podstawa prawna Rada Miejska w Jedliczu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy. Uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Jedlicze na 2018 rok o treści, jak załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Jedlicze. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2018 roku. Dziękuję. Projekt uchwały był omawiany przez wszystkie stałe komisje i zaopiniowany jednogłośnie, pozytywnie. Otwieram dyskusję. Można podkreślić tutaj kwotę, że to jest kwota, o której mowa w tej uchwale, to jest kwota w granicach 216 tysięcy. Tak, to jest kwota 216 tysięcy. Z tego 50 tysięcy to są dwie kolumny, jakie realizujemy w okresie. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. 13 za, stwierdzam, że uchwała została podjęta. I kolejny projekt uchwały to projekt uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej gminy Jedlicze na rok 2018. Bardzo proszę Pani Skarbnik. Przedstawić uzasadnienie do
2018 rok. Dochody budżetowe na 2018 rok planuje się w wysokości 58 942 989,51 groszy. W tym dochody bieżące 53 527 989,6 groszy. W tym dochody majątkowe 5 415 045 groszy. To jest 9,19% dochodów ogółem. To przedstawia tabela numer 1 uchwały głównej. Na planowaną kwotę dochodów na 2018 rok składają się subwencja w wysokości 12 134 1917 zł, w tym subwencja oświatowa 10 729 418 zł i wyrównawcza subwencja ogólna 1 405 499, która została wprowadzona na podstawie informacji Ministerstwa Finansów przekazanej w piśmie z 12 października 2017 roku. Druga grupa dochodów to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości 15 483 165 zł. W tym dotacja z zakresu administracji publicznej 100 676 zł, pomocy społecznej 42 100. Dla rodziny 15 337 200 zł i środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 3189 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zostały zaplanowane zgodnie z informacjami otrzymanymi od wojewody podkarpackiego z dnia 20 października 2017 roku. 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1 097 320 tysięcy. W tym w zakresie pomocy społecznej 743 860 i w zakresie wychowania przedszkolnego oszacowana została kwota jako ilość kwoty rocznej na jednego wychowanka 1370 zł. Mamy dzieci w wieku wychowaniu przedszkolnym 258, to daje kwotę 353 460 zł. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia jest to kwota na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 175 762,50 groszy. Dochody własne gminy w wysokości 24 112 565 021 groszy. W tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 10 125 901 zł. Wprowadzono na dochody udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono na podstawie informacji Ministerstwa Finansów przekazanej piśmie z dnia 12 października. Wielkość udziału gmin, jakie udziału gmin wynosi w 2018 roku 37,98%, troszkę więcej jak w ubiegłym roku. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT w kwocie 220 tysięcy zł. Podatki i opłaty ogółem 12 053 313 zł, w tym z podatku od nieruchomości 9 tysięcy od osób prawnych i osób fizycznych 9 570 920 tysięcy zł. Nieco wyższa jest kwota podatku od nieruchomości w porównaniu do roku poprzedniego o 223 954. To wynika z utrzymania stawek tego podatku na poziomie roku 2017 oraz ze zwiększeniem podstawy opodatkowania związanej m.in. z dokonaną przez podatników rozbudową oraz przyjęciem na mienie osób prawnych budynków i budowli dotychczas nie podlegających opodatkowaniu. W podatku podatek rolny od osób prawnych i fizycznych, więc przewidujemy dochody w wysokości 682 376 zł. Stawkę podatku rolnego obliczono zgodnie z postanowieniami komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku
to cena wynosi 52,49 groszy za 1 kwintal żyta. W 2017, mam nawet zaznaczone, było 52,44, więc to jest 5 groszy więcej. Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych, dochody przewidujemy na 14 417 zł. Podatek od środków transportowych na kwotę 110 500 zł. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowana na poziomie 2017 roku w wysokości 1 130 000. Pozostałe wpływy podatkowe to jest kwota 329 100, to jest podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty eksploatacyjnej. To są takie pozostałe dochody. Dochody majątkowe ogółem 5 415 045 groszy, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 4 753 276 45 groszy. I tutaj mamy dotacje w wysokości 999 274. Jest to projekt budowa ogólnodostępnego targowiska Mój Rynek w Wiedliczu w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Kwota 340-215-63, więc tutaj jest w trakcie realizacji projekt przebudowa i rozbudowa budynku zespołu szkół w Modelówce o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz przebudowę wyposażenia klasopracowni nauk przyrodniczych w zespole szkół w Wiedliczu w ramach RPO, programu RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Kolejny projekt to jest kwota 924 213 złotych 36 groszy. Jest to budowa budynku samorządowego żłobka w Wiedliczu, też w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Kolejny projekt to na 2 489 573 46 zł. Projekt pod nazwą przebudowa i modernizacja zabytkowego domu ludowego w Jaszczwi w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2016. Oprócz tego jeszcze dochody majątkowe to z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 40 tysięcy. Jest to w ramach tego funduszu kolejowego, który podpisaliśmy porozumienie. Dotyczy to zadania przebudowa drogi gminnej jest to 14690R zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 1264 w miejscowości Jedlicza, ulica Kolejowa. Będziemy realizować chodnik w tym roku w ramach tego funduszu. Kolejne dochody majątkowe to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, do sprzedaży działek w Modelówce Długiej Jaszczów i Potok na kwotę 191 524 i dochody ze sprzedaży drewna zgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu w latach 2017-2023. To jest to kwota 430 200. Warto wspomnieć też o dochodach z tytułu dotacji celowej w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich, tak zwane projekty miękkie. Razem wydatki bieżące wynoszą 452 563,35 groszy, w tym projekt kształcenie ogólne kluczem do sukcesu w ramach RPO Województwa Podkarpackiego realizowane w szkołach i to jest kwota 8958,98. I projekt pod nazwą Rozwój opieki żłobkowej w gminie Jedlicze w ramach RPW Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 443,637. W projekcie budżetu gminy na 2018 rok przyjmuje się wydatki w wysokości 62 568 099 zł 66 groszy. W wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące w kwocie 49 238 563 92, co stanowi 78,69% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe w kwocie 13 329 535 74 zł, co stanowi kwotę 21,031% wydatków ogółem. Może w każdym razie wydatki przedstawia tabela
w ustawie, o projekcie ustawy według działów gospodarki narodowej. Czy przedstawiać dokładnie jakie? To może przejdę dalej. Może chciałam przedstawić tak wkrótce najważniejsze inwestycje zaplanowane do realizacji w 2018 roku. Inwestycje w rolnictwie ogółem 425 892. Będę mówiła o tych większych. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszy 140 000. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klebna 60 000. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długie 77 490 zł. Przygotowanie dokumentacji projektowej. Kanalizacja sanitarna Piotrówka, Klebna, Wądoły 30 000. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaszczew Podorówka 28 402. Budowa ogólnodostępnego targowiska Mój Rynek. Inwestycja współfinansowana ze środków z Unii Europejskiej. Koszt tej inwestycji 1 690 771,75 zł. Inwestycje na budowę i przebudowę dróg publicznych, gminnych, dróg wewnętrznych, modernizację przystanków zaplanowano na kwotę 2 712 347,35. Najważniejsze inwestycje w ramach budowy dróg. Przebudowa drogi gminnej jest w gminnej Wiedniczu chodnik ulica Kurkowskiego 190 000. Przebudowa skrzyżowania drogi w obrębie domu rudowego w miejscowości Podniebele 200 000. Przebudowa drogi Wiedniczu ulica Rejtana 800 000. Dokumentacja projektowa budowa mostu Wiedniczu Węcinka Brzezówka 83 640. Przebudowa drogi ulica Kolejowa chodnik 70 000. Budowa parkingu na działce o numerze ewidencyjnym 1226 przez 5, 1226 przez 6 Jedniczej ulicy Stawiarskiej 130 000. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Długiej 70 000. Przebudowa drogi wewnętrznej w Dobieszynie 70 000. Przebudowa drogi wewnętrznej Jaszczew Usiny 281 583,20 zł. Przebudowa drogi wewnętrznej w Moderówce 301 583,20 groszy. Przebudowa drogi wewnętrznej Żarnowiec 60 000. Przebudowa drogi wewnętrznej i przebudowa zjazdu wewnętrznego w miejscowości Potok 100 000. Położenie nawierzchni asfaltowej na głównej, to jest w zakresie cmentarzy, na cmentarzach, więc położenie nawierzchni asfaltowej na głównej alece cmentarza w miejscowości Potok 81 583 20 groszy. Ta inwestycja jest realizowana wspólnie z Funduszem Sołeckim. Inwestycje OSP ogółem 279 886,75 groszy. I najważniejsze z nich. Budowa garażu dla OSP Poręby, etap drugi 234 tysiące. Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem właśnie też w Porębach 15 886,75 groszy. Przebudowa i rozbudowa OSP w Dobieszynie 20 tysięcy. I zakupy inwestycyjne sprzętu na 10 tysięcy. Inwestycje w oświacie ogółem 794 420 6 zł 4 grosze. W tym jest dokończenie inwestycji, przebudowa i rozbudowa zespołu szkół w Moderówce o sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. To jest kwota 597 548 58 groszy. Jest to inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Wykonanie projektu rozbudowy szkoły podstawowej w Długim 23 077 złotych 46 groszy. Wykonanie podłogi z wykładziny PCV oraz montaż piłkochwytów na stadionie sportowym Szkoła Podstawowa Długie 14 tysięcy. Przebudowa schodów zewnętrznych głównych przy Szkole Podstawowej w Wieliczu 70 tysięcy. Zabudowa wiatr przy boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Wieliczu 10 tysięcy. Opracowanie dokumentacji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Dobieszynie 50 tysięcy. Przebudowa tarasu budynku samorządowego przedszkola w Wieliczu 30 tysięcy. Kolejna inwestycja to budowa budynku samorządowego żłobka w Wieliczu. 2 211 668 96 jest przewidziane na 2018 rok. Jest to też inwestycja współfinansowana ze środków z Unii Europejskiej.
Kolejne inwestycje to w zakresie budowy oświetlenia drogowego na łączną kwotę 638 671 zł 71 groszy i będą one, budowa oświetlenia będzie w miejscowości Poręby, Podniebyle, Chleb, na Długiej, Wilcze, ulica Wierzbowa, Boczna, ulica Armii Krajowej, Boczna, ulica Głowackiego, Piotrówka, Dobieszyn, Moderówka, Żarnowiec, Potok. Inwestycje realizowane w domach ludowych na ogólną kwotę 3 985 152 98 groszy i najważniejsze z nich. Przebudowa i modernizacja zabytkowego domu ludowego w Jaszczwie na 3 100 152 98 groszy, też inwestycja współfinansowana ze środków z Unii Europejskiej. Przebudowa domu ludowego w miejscowości Jedlicze Borek 310 000, przebudowa domu ludowego w miejscowości Męcinka 300 000, zagospodarowanie terenu wokół domu ludowego w Żarnowcu oraz wykonanie klimatyzacji na sali domu ludowego 220 000, modernizacja domu ludowego w Moderówce 15 000, wykonanie wentylacji w domu ludowym Podniebyle 5 000, budowa studni głębinowej oraz przyłącze przy domu ludowym Chlebnej 20 000. Ważnymi inwestycjami będą budowa domu pomocy społecznej w Jedlicy 100 000. Czekamy na po prostu rozstrzygnięcie projektu. Kolejna inwestycja to wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców gminy Licze 50 000. Budowa instalacji na obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanej w gminie 50 000. Przebudowa, rewitalizacja rynku w Jedliczu 50 000. W 2018 roku po raz kolejny realizowane będą przedsięwzięcia wskazane przez mieszkańców Sołec w ramach Funduszu Sołeckiego i wartość 273 889,50 groszy. Na 2018 rok planuje się udzielenie dotacji z budżetu w kwocie 3 263 509,27 groszy. W tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego 160 000, w zakresie niepublicznych przedszkoli dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Jedlicza uczęszczających do niepublicznych jednostek na terenie innych gmin 132 500, w zakresie ochrony zdrowia 52 500, w zakresie powierzenia zadania utrzymania czystości i porządku w gminie 346 089,24 zł. Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli 295, o tych wspomnianych przedszkolach, które mamy, to jest przedszkole gminy Marii Anny Kaworek w Jedliczu i punkt przedszkolny Kraina Szczęścia w Jaszczwie. Kolejna to dotacja celowa na dowożenie uczniów do szkół, to jest kwota 46 200. Dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej 136 000. Dotacje przedmiotowe, czyli dopłata dla taryfowych odbiorców usług za dostarczoną wodę 130 000 i dopłata dla taryfowych odbiorców usług za wprowadzenie ścieków 850 000. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury, dla Gminnego Ośrodka Kultury 564 357 10 zł, biblioteka 417 362 93 zł. Szczegółowy wykaz wyżej wymienionych dotacji obrazuje załącznik nr 1 do projektu uchwały. W 2018 roku z budżetu gminy zaplanowano rozchody w wysokości 1 927 62,59 zł zgodnie z tabelą nr 7 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych. Zadłużenie gminy Jedlicze na dzień 31 grudnia 2017 rok wynosi 6 960 864,20 groszy. W budżecie na 2018 rok tworzy się rezerwę na wydatki w wysokości 246 000, w tym rezerwę ogólną 100 000 i rezerwę celową 146 000 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Określa się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 216 000 i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 200 000 oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na kwotę 4 000 zł. Ten program przed chwilą uchwalaliśmy. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 625 110 015 groszy, którym będzie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z
2016 roku w wysokości 1 043 263,93 zł oraz nowych kredytów i pożyczek w wysokości 2 581 842,22. Projekt uchwały podlega właśnie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Są to 3 opinie dostępne na stronie internetowej. Jest to uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 647/2017 z dnia 15 grudnia w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Liszcze na lata 2018-2024. Uchwała nr 605/2017 z 15 grudnia w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez gminę Liszów w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok. I uchwała nr 648/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej gminy Lisze na 2018 rok. Jeszcze może chciałam tylko tak dopowiedzieć, że jest bardzo duża, zaplanowana duża kwota inwestycji, jaką planujemy przeprowadzić w 2018 roku, ale to jest duża determinacja pani burmistrz, są to bardzo duże kwoty, dochody, jakie pozyskaliśmy dodatkowo, jest to 5 415 000 akurat w ramach tych zadań, które realizujemy w 2018 roku, bo i część realizowamy w 2017. Wolne środki, które wprowadziliśmy, a nie wykorzystaliśmy z 2016 roku. No i oczywiście nadwyżka operacyjna, która jest nieco wyższa, którą zaplanowaliśmy w 2017. Jest to 4 289 425 14. To wszystko składa się na to, że możemy zainwestować ponad 13 milionów. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Projekt uchwały budżetowej był przedmiotem obrad włączonych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Liszu i został zaopiniowany jednogłośnie, pozytywnie. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pani radna Teresa Padla. Proszę państwa, mimo że już budżet został podzielony, ale mam taką dużą prośbę o doposażenie placu zabaw na ulicy Armii Krajowej w miarę możliwości w roku 2018, ponieważ ten plac jest wyposażony bardzo znikomo, mimo że już istnieje od 5 lat. Bardzo proszę, jeżeli będą jakiekolwiek finanse i środki, to bardzo bym prosiła o przeznaczenie na doposażenie tego placu. Dziękuję. Proszę bardzo. Krystyna Marcz. Ja dołożę się do tego tematu, ponieważ ten plac zabaw niestety, proszę państwa, musi być na nowo ogrodzony od strony budynku mieszkalnego. Tam się ludzie skarżą, ponieważ tam dzieci grają w piłkę i piłki lądują na oknach. Także tam myślę, że powinny być wycięte na wprost, wchodząc na plac, na wprost drzewa, te, które tam rosną, buduje, i tam pociągnąć ogrodzenie tak, żeby nie robiło ludziom problemu. To uważam, że jest po prostu priorytet na przyszły 2018 rok, żeby jakiekolwiek grosze, by się znalazły jakieś rezerwa, to nie jest koszt wysoki, a naprawdę potrzebny. Będzie bezpieczny dokładnie. Tak jak mówiliśmy na komisjach, mamy to na uwadze, ja myślę, że w ciągu roku zostanie tam się środki, które będziemy mogli przeznaczyć na zabaw. Zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały budżetowej gminy Lisze na rok 2018. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Zatwierdzam, że uchwała budżetowa na rok 2018 gminy Lisze została uchwalona. Wraz z autopoprawką. I kolejny projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Lisze na lata 2018-2024. Bardzo proszę, pani skarbnik.
zadania wieloletniej prognozy finansowej gminy Wilczew na lata 2018-2024. Rada Miejska w Wilczewie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Wilczew wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2024 jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w artykule 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Upoważnia się burmistrza gminy do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w artykule 226 ust. 4 punkt 1 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Ogółem do kwoty 328 650, w tym rok 2019 328 650. Limit dotyczący roku 2018 jest zaplanowany w uchwale budżetowej. Paragraf 4. Upoważnia się burmistrza gminy Wilczew do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 1,5 miliona złotych. Paragraf 5. Upoważnia się burmistrza gminy Wilczew w ramach posiadanego upoważnienia, o którym mowa w paragrafie 4, do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek, a których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf 6. Uchyla się uchwałę nr 36 przez 260 przez 2016 Rady Miejskiej w Wilczewie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Wilczew na lata 2017-2024 ze zmianami. Paragraf 7. Wykonanie powierza się burmistrzowi gminy Wilczew. I załącznik nr 1, który przedstawia do wieloletniej prognozy finansowej, który przedstawia część tabelaryczną, załącznik nr 2, wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, w której znajduje się rozwój opieki żłobkowej, który będzie realizować przez dwa najbliższe lata 2018-2019 i kontynuacja przedsięwzięcia, które do tej pory mieliśmy, przebudowa i rozbudowa budynku zespołu szkół w Moderówce o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Moderówce. Czy mam przedstawić uzasadnienie do wieloletniej prognozy finansowej, to znaczy czy ją odczytać, bo ona też jest obszerna? Czy trzeba? Uzasadnienie było wczoraj. No oczywiście autopoprawka zgodnie z autopoprawką do uchwały budżetowej i jest jeszcze autopoprawka do uchwały wieloletniej prognozy finansowej, która jest zwierciedleniem tej autopoprawki, która została przygotowana do uchwały budżetowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Wilczew lata 2018-2024 był przedmiotem obrad stałej komisji Rady Miejskiej i został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję, poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za uchwaleniem wieloletniej prognozy finansowej gminy Wilczew na lata 2018-2024 wraz z autopoprawką. Proszę o podniesienie ręki. 13 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. I kolejny projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą rozbudowa i przebudowa instalacji termicznego przekształcania odpadów innych niż komunalne wraz z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi odpadami planowanego przez spółkę RAB Ekologia Wiedniczu. Bardzo proszę. Uchwałę Rady Miejskiej w Wiedniczu, tytuł jak przytoczono, podstawa prawna, Rada Miejska w Wiedniczu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Miejska w Wiedniczu po rozpatrzeniu petycji Stowarzyszenia Troska o Twoją Przyszłość w sprawie
sprzeciwu społecznego rozbudowy spalarni w Jedliczu oraz nie wydania pozytywnej decyzji środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą rozbudowa i przebudowa instalacji termicznego przekształcania odpadów innych niż komunalne wraz z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi odpadami. Powołania biegłych w związku z potrzebą uzgodnienia interesów stron w związku z rozbudową spalarni w Jedliczu oraz z wydaniem wyżej wymienionej decyzji. Zakupu alternatywnej stacji pomiarowej w nawiasie sieci do monitoringu automatycznego stanu powietrza we wszystkich miejscowościach gminy Jedlicze oraz zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie środków finansowych na jego zakup oraz obsługę. Rozpatruję wyżej wymienioną petycję jak następuje. Punkt pierwszy. Stwierdza brak podstaw do rozpatrzenia sprzeciwu społecznego dotyczącego rozbudowy spalarni w Jedliczu oraz niewydania pozytywnych decyzji ośrodowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą rozbudowa i przebudowa instalacji termicznego przekształcania odpadów innych niż komunalne wraz z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi odpadami. Decyzja w niniejszej sprawie zostanie wydana przez burmistrza gminy Jedlicze jako właściwy organ administracji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z uwzględnieniem całości zgromadzonego w postępowaniu materiału dowodowego. 2. W kwestii powołania biegłych w mniejszym postępowaniu wskazuje się, że w przypadku zaistnienia takiej konieczności, to jest szczególnie w przypadku zaistnienia trudnych do rozpatrzenia rozbieżności w opiniach organów biorących udział w mniejszym postępowaniu i zajmujących w nim stanowisko. Burmistrz gminy Jedlicze powinien rozważyć powołanie biegłego posiadającego specjalistyczną wiedzę. 3. Negatywnie w odniesieniu do zakupu alternatywnej stacji pomiarowej lub sieci monitoringu powietrza. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Jedliczu. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Projekt niniejszej uchwały był przedmiotem obrad stałych Komisji Rady Miejskiej w Jedliczu i został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję, poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą rozbudowa i przebudowa instalacji termicznego przekształcania odpadów innych niż komunalne wraz z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi odpadami planowanego przez spółkę RAF Ekologia w Jedliczu. Proszę o podniesienie ręki. 13 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 6. Proszę o przekazanie, o przedstawienie protokołu kontroli przez Komisję Rewizyjną. Protokół Komisji Rewizyjnej z 11 grudnia 2017 roku.
przedmiot kontroli realizacja inwestycji z Funduszu Sołeckiego za rok 2017. Zespół kontroli, analiza podjętych inwestycji. Obecni członkowie Komisji Rewizyjnej: Stanisław Twaruk, przewodniczący komisji, Krystyna Marć, Teresa Pawła, Anna Zaleszczyk. Obecni ze strony kontrolowanego: pan Krzysztof Mrozek, wieloosobowe stanowisko do spraw pozyskiwania środków pomocowych. Dodatkowo obecny Piotr Woźniak, przewodniczący Rady Miejskiej w Wiedniczu. Podstawą prawną funkcjonowania Funduszu Sołeckiego jest ustawa z dnia 21 lutego 2017 roku o Funduszu Sołeckim. Fundusz Sołecki są to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Aby sołectwo otrzymało pieniądze, Rada Gminy musi podjąć uchwałę o wyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego do 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym wydatkowane zostaną środki. Pieniądze te są wyodrębnione z budżetu gminy, zaś kwota przypadająca na dane sołectwo obliczona jest na podstawie wzoru przedstawionego w ustawie. Kwota dla poszczególnych sołectw przedstawia burmistrz do 31 lipca roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki. O tym, na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie, decydują mieszkańcy, głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Projekt wniosku dotyczący Funduszu Sołeckiego może złożyć sołtys, Rada Sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Uchwała zebrania wiejskiego dotycząca wniosku musi zostać dostarczona burmistrzowi do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, musi służyć poprawie życia mieszkańców, znaleźć do zadań własnych gminy, być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Zadanie musi zostać w całości zrealizowane w danym roku budżetowym. Urząd Wojewódzki refunduje część wydatków z Funduszu Sołeckiego. Do roku 2017 roku to 34,954 tysięczne zwracane do końca maja 2018 roku. W 2017 roku na Fundusz Sołecki w gminie Jedlicze przeznaczono kwotę 217,951,44 zł. Maksymalne możliwości finansowania to jest 25,086,49 zł. Otrzymały sołectwa Dobieszyn, Jaszczep, Moderówka, Potok, Żarnowiec. Dalej w kolejności według ilości mieszkańców to jest Chletna 24,333,90 zł, Długie 22,552,76 zł, Piotrówka 16,130,61 zł, Poręby 14,951,55 zł, Podniebyle 14,550,17 zł. Do dnia kontroli wykonano zaplanowane zadania dla 9 sołectw. W trakcie realizacji jest zadanie w Dobieszynie, adaptacja pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego. Komisja nie stwierdziła uchybień w wykorzystaniu Funduszu Sołeckiego w roku 2017. Rekomenduje natomiast Radzie Miejskiej zmiany w statutach jednostek pomocniczych gminy, sołectw i osiedli. W paragrafie 8 punkt 2 usunąć wymóg obecności 1/20 mieszkańców, ale przy obecności co najmniej połowy składu Rady Sołeckiej. W konsekwencji usunąć paragraf 8 punkt 3. Podpisani się zostali członkowie komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionego protokołu? Proszę o podniesienie ręki.
Dziękuję. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. I przechodzimy do punktu 7 porządku. Informacja burmistrza działalności za okres ostatniej sesji. A czemu nie ma przerwy, panie przewodniczący? Tak, sobie będziemy jechać, jak już jest koniec. Jeśli nie wpłynął wniosek o przerwę, więc przerwy nie ogłaszam. Wczoraj żeśmy wnioskowali. Tak, przerwie po półtorej. W takim razie 10 minut przerwy właśnie. Ostatniej sesji. Proszę bardzo, pan burmistrz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, informacja obejmuje okres od 23 listopada do 19 grudnia w zakresie remontów i inwestycji, jest rozszerzona do dnia wczorajszego. A w minionym okresie zostały wydane zarządzenia w następujących sprawach. Wprowadzenia regulaminu określającego zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Jedliczu, zmian w Urzędzie Gminy Jedlicze na rok bieżący, 3 zarządzenia, przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Jedlicze w trybie przetargowym położonej w miejscowości Potok, powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, powołania komisji do spraw odbioru robót realizowanych w ramach zadania przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 823 i 841 w miejscowości Żarnowiec, oddania w użyczenie na okres 5 lat na rzecz szkoły podstawowej w Modelówce Placu Zabaw Radosna Szkoła wraz z infrastrukturą techniczną, przeznaczenia do sprzedaży drewna pałowego w drodze pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego, oddania w użyczenie na okres 5 lat na rzecz szkoły podstawowej techniczną boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną, powołania komisji do spraw odbioru robót na zadanie pod nazwą przebudowa drewnianej konstrukcji dachu i obróbek pucharskich w segmentu budynku zespołu szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku, przyjęcie regulaminu zakupu bezpłatnego wydawania i wykładania karmy suchej dla kotów wolnożyjących w okresie od 21 grudnia 2017 do 19 marca przyszłego roku na terenie gminy Jedlicze. Przeznaczenie nieruchomości stanowiących własność gminy Jedlicze do dzierżawy w trybie bezprzetargowym oraz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego dotyczy działki numer 1233/1 położonej w Jedliczu przy szkole podstawowej. Przeznaczenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Jedlicze do dzierżawy w trybie bezprzetargowym oraz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego działka o powierzchni 20 m2 przy cmentarzu Jedliczu. W sprawie zmiany cennika opłat za korzystanie z obiektów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu, ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Jedlicze w dziedzinie narciarstwo wiekowe, ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację, zadanie pod nazwą opieka i transport uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Jedlicze do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w roku przyszłym. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2018 to 46 200 zł. Powołanie Komisji do spraw odbioru robót polegających na przebudowie drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce 2147 w Jedliczu. Zmiany zarządzenia nr 189 z roku bieżącego z 18 sierpnia 2017 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju, w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jedlicze, stanowisko inspektor do spraw obsługi prawnej i zamówień publicznych, koordynator Biura Urzędu Gminy Jedliczu, w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna użytkowego sortymentu S3 pochodzącego z lasów komunalnych gminy Jedlicze, zmiany zarządzenia nr 252 przez 2017 z dnia 24 października w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej rocznej składników majątkowych gminy Jedlicze, powołania komisji do spraw odbioru robót realizowanych w ramach zadania polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce numerze ewidencyjnym 2430/10 miejscowości Jedlicze, powołania komisji do spraw odbioru robót na zadanie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chlebna, powołania komisji do spraw odbioru robót na zadanie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Jedliczu przy ulicy Armii Krajowej, powołania komisji
Komisji do spraw odbioru robót polegających na przebudowie drogi wewnętrznej na działkach tunelach ewidencyjnych 327 i 326 w miejscowości Poręby, nieodpłatnego przekazania Szkoły Podstawowej im. Wincentego Maniarskiego w Jedliczu sprzętu edukacyjnego, wyrażenia zgody na wynajem lokalu gminnej spółdzielni Słowopolska w Jedliczu na rzecz gminy Jedlicze, powołania Komisji do spraw odbioru robót w ramach zadania pod nazwą budowa budynku samorządowego żłobka w Jedliczu. W okresie tym wydano 3 decyzje w sprawie wymiaru podatku rolnego na bieżący rok, 2 decyzje łączne na zobowiązanie pieniężne w sprawie wymiaru podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości, 14 decyzji w sprawie zmiany wymiaru podatku lub umorzenia zaległości podatkowych, 79 zaświadczeń o stanie majątkowym, 2 zaświadczenia o opłacaniu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Rolników, 9 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego, 36 wezwań do złożenia informacji bądź deklaracji podatkowych, a także wezwania do złożenia wyjaśnień, 4 decyzje w sprawie określenia wysokości nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych, 2 poświadczenia złożone w trybie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, 716 upomnień stosowanych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 5 decyzji o warunkach zabudowy, 1 decyzję dotyczącą przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy z wnioskodawcy na rzecz 2 osób. 10 zaświadczeń o wyznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 2 postanowienia opiniujące podział działek, 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, 1 decyzję o czasowym odebraniu psa, 5 decyzji z zakresu zezwoleń na usuwanie krzewów i drzew z terenu nieruchomości, 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie drzew, 1 postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie, 5 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, 5 postanowień opiniujących wstępny projekt podziału nieruchomości, 5 zawiadomień o nadanym numeru. Ponadto przeprowadzono 18 postępowań z zakresu wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości prywatnych. Podpisano 22 umowy na sprzedaż drewna pozyskanego z lasów komunalnych gminy Jedlicze. Złożono odwołanie od decyzji starosty Krośnieńskiego w sprawie rozpatrzenia zarzutu gminy Jedlicze do zmodernizowanego operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu pieszym. Rozstrzygnięto bez wyłonienia nabywcy drugi przetarg ust nieograniczony na sprzedaż działki nr 396 Wiaszczki oraz pierwszy przetarg ust nieograniczony działki nr 1954 również Wiaszczki. Ogłoszono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki o numerze 1257 przez 2 Wiaszczki oraz pierwszy przetarg ustny ograniczony na dzierżawę działek rolnych położonych w powierzchni część działki nr 94, działka nr 176. A, działka nr 421 przez 2, w Motorówce działki nr 877 przez 2 i 1105 oraz w Szarnowcu działka 1570 i działka 1575. Dokonano rozpatrzenia co miesięcznych rachunków kierowców konserwatorów OSP, zweryfikowano wnioski o wypłatę ekwiwalentu za działania ratownicze oraz szkolenia, dokonano rozliczenia cyklicznych faktur za media, rozliczono umowy dotacji celowych ze środków gminy Jedlicza na zakup wyposażenia dla OSP do bieży, na zakup sorbentu i neutralizatorów. Przekazano środki finansowe gminy Jedlicza w wysokości 520 tysięcy na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Żarnowiec oraz dokonano rozliczenia przekazanej dotacji celowej. Wykonano rozliczenie dotacji celowej na fundusz wsparcia policji na zakup drukarki dla Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, z przeznaczeniem oczywiście do użytkowania w Komisariacie Policji w Jedliczu. Aneks do umowy z Jedlickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na wywóz odpadów z remisu SP. Rozstrzygnęliśmy również konkurs na projekt kartki bożonarodzeniowej. Na konkurs wpłynęło 97 prac, także bardzo się cieszę, że taki był duży procent wśród naszych dzieciaków w szkołach. W zakresie informacji publicznej w okresie sprawozdawczym wpłynęło 10 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej odnotowaliśmy 3 założenia działalności gospodarczej, 7 zmian we wpisie, 4 zawieszenia działalności, wznowienia w 5 przypadkach i zakończenie działalności w 2 przypadkach.
Również wydaliśmy 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich wydano 275 dowodów osobistych i przyjęto 241 wniosków. Dokonano zameldowań i wymeldowań oraz zarejestrowań wyjazdów za granicę w 30 przypadkach. Wpisano zagraniczne akty stanu cywilnego w 5 przypadkach. Uzupełnienia bądź sprostowania aktu stanu cywilnego w 9 przypadkach odnotowaliśmy. Sporządzono również 4 akty urodzenia, 7 aktów małżeństwa, 5 aktów zgonu. Zamieszczono przypiski przy aktach stanu cywilnego 28, dołączono w sumie kilka aktów stanu cywilnego 19, wydano 70 odpisów aktów skróconych, zupełnych lub wielojęzycznych. I jedno zaświadczenie wydaliśmy do ślubu konkordatowego. Wydaliśmy również, przyjęliśmy zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w 2 przypadkach i zmigrowano do systemu źródła 52 pozycje z aktów. Inwestycje i remonty. Zakończyliśmy pracę przy wymianie pompy głębinowej i przyłącza wody do domu budowlanego w miejscowości Piotrówka. Adaptacji pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Tomieszynie. Zakończyliśmy także przebudowę drewnianej konstrukcji dachu, wymiana pokrycia dachu i obróbek blacharskich segment 2 budynku szkoły w Potoku. Zakończyliśmy i odebraliśmy już prace związane z realizacją zadania pod nazwą przebudowa zbiornika przeciwpożarowego w Podniebylu. Także została wykonana dokumentacja projektowa dla zadania pod nazwą Plac Rekreacyjny w miejscowości Jedlicze Borek na działce o numerze intencyjnym 2406 łamane przez 3. Zakończono pracę również związane z wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania zagospodarowanie placu przy domu budowym w Jedliczu Męcinka na działce o numerze ewidencyjnym 916. Dokonaliśmy oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego w miejscowości Chlebna. Chodzi o lokal socjalny. Zakończono pracę nad wykonaniem rocznych przeglądów dla 8 obiektów mostowych znajdujących się na terenie gminy Jedlicze. Zakończono zadanie również budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chlebna. Przygotowanie dokumentacji dla przebudowy drogi gminnej G114-632R w miejscowości Jedlicze, budowa chodnika na ulicy Kurkowskiego, również zostało ukończone. Zrealizowaliśmy przebudowę drogi wewnętrznej na działce o numerze 2147 w Jedliczu. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach 823 i 841 w Żarnowcu również zostały zakończone. Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Wierzbowej w Jedliczu. Przebudowa drogi powiatowej P1947R Jedlicze do Bieżyn Krosno polegająca na budowie chodnika przy ulicy Sikorskiego w Jedliczu. Inwestycja realizowana wspólnie z powiatem krośnieńskim. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce numerze ewidencyjnym 2430 przez 10 w Jedliczu. Opracowano dokumentację projektową zjazdu z drogi gminnej G114-71R na działkę o numerze 164 przez 9 w miejscowości Poręby. Wykonano inwentaryzację budowlaną i ocenę techniczną budynku zlokalizowanego w Jedliczu przy ulicy Marii Konopnickiej. Realizację zadania budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Jedliczu przy ulicy Armii Krajowej również zakończyliśmy. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaszczew. Nazwa zadania obejmuje również miejscowość Wodorówka, ale pamiętamy, ten odcinek dotyczył tylko miejscowości Jaszczew. Wyłoniliśmy wykonawcę dla zadania przygotowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrówka oraz Chlebna przysiółek Wątoły. Wykonaliśmy również zadanie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedlicza, ulica Sienkiewicza oraz Rynek. Zakończyliśmy budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Piotrówka przy drodze gminnej, zlokalizowanej przy działce o numerze ewidencyjnym 665 przez 1.
Również zakończyliśmy pracę przy wykonaniu projektu skrzyżowania dróg w obrębie domu budowego w miejscowości Podniebyle. Zakończono przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce 326 i 327 w Porębach. Wyłoniony został również wykonawca zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Jedlicze. Jest to Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Pamiętamy, że na mocy porozumienia przyjęliśmy jako gmina zadanie własne powiatu na naszą rzecz. Kwota przeznaczona z powiatu na to zadanie to 174 545,60 zł. Natomiast trwają prace przy ogłoszeniu przetargu na dokończenie zadania pod nazwą przebudowa i rozbudowa budynku zespołu szkół w Moderówce o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Budowa budynku samorządowego żłobka w Jedliczu, przebudowa i modernizacja zabytkowego domu ludowego w Jaszczwi, zagospodarowanie terenów wokół domu ludowego w Jaszczwi, opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pod nazwą przebudowa, rewitalizacja rynku w miejscowości Jedlicze. Ogłoszono przetarg na realizację zadania pod nazwą budowa ogólnodostępnego targowiska Mój Rynek w Jedliczu. Wpłynęła jedna oferta, jednak przewyższała kwotę zabezpieczoną na ten cel. W związku z powyższym został przetarg unieważniony. Wyłoniony został wykonawca na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa odcinka sieci kanalizacji wodociągowej na terenie gminy Jedlicze. Przygotowano dokumentację dla zadania budowa mostu Jedlicze-Męcinka. Termin realizacji 2018 rok. Przygotowujemy dokumentację techniczną dla zadania zagospodarowanie terenu wokół domu ludowego w Żarnowcu i przygotowujemy dokumentację dla zadania połączenie ciągów pieszych w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator Medyka. Tutaj inwestorem wiodącym jest gmina Krosno. To zadanie wspólnie staramy się zwieńczyć już od roku 2015 ze względu na złożoność uzgodnień, które są konieczne do zamknięcia tego zadania. Trwa wciąż procedura przygotowywania dokumentacji. Proszę Państwa, dalszy ciąg informacji zawiera dane dotyczące funduszy pomocowych, działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu, Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu, działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedliczu, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu, działalności Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Jedliczu. Informacja w formie pisemnej jest załącznikiem do protokołu i jeżeli Państwo sobie życzycie, odczytam informację szczegółowo, a jeżeli uznacie, iż zasadne jest zapoznanie się we własnym zakresie ze względu na obszerność tychże informacji, bo mimo krótkiego okresu sprawozdawczego, to przychylę się z ukontentowaniem do akceptacji Państwa. Czy mogę uznać, że Państwo radni zapoznają się z dalszą częścią informacji, bo już złożyła całą czołową dodatkę. Dziękuję bardzo. Jeszcze Panie Przewodniczący, dlatego pozwoliłam sobie zaproponować zakończenie szczegółowego przedstawienia informacji na tym punkcie, ponieważ chciałam podzielić się jeszcze w tej informacji bardzo optymistycznymi i wspaniałymi wydarzeniami. Dwa słowa więcej zapewne Pan Prezes Józef Trucki, naszego Zarządu Miejsko-Gminnego PSP powie. Ja tylko zasygnalizuję. Mamy drugą jednostkę z terenu gminy Jedlicze w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Wczoraj ta informacja dotarła do nas jeszcze w sposób nieoficjalny, ale już funkcjonuje, jest ona potwierdzona u źródła. Robię tajemnicy do uchylenia, Panie Prezesie. Dotyczy to oczywiście jednostki, o którą zabiegaliśmy. Bardzo proszę o dwa słowa. Myślę, że w tej części warto się podzielić, bo starania trwały od początku bieżącej kadencji z przygotowaniem jednostki, jak i uzyskaniem tegoż ważnego wpisu.
Pani Burmistrz, Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, generał brygadier Leszek Suski z dniem 15 grudnia 2017 roku włączył do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 44 jednostki z terenu całego kraju, w tym 7 jednostek z województwa podkarpackiego i właśnie jedną z gminy Jedlicze, a jest nią jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzwi. A więc gratulacje dla Jastrzwi, dla druhów z Jastrzwi, dla radnego. Także ta jednostka została włączona. Jest to druga jednostka z terenu gminy Jedlicze, a 20 z terenu powiatu krośnieńskiego. A więc myślę, że troszkę odciążona zostanie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowcu, będzie miała do współpracy właśnie druhów z OSP Jastrzew. Jeszcze drugą informację, jak już jestem przy głosie, chciałem przekazać, że jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem otrzymała darowiznę od Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie, kwotę 9500 zł, dołożyliśmy 430 zł, zakupiliśmy dwa aparaty dróg oddechowych firmy Auer. Także mamy też czym się pochwalić, bo na terenie gminy no, nie ma za dużo tych aparatów, a druhowie przyjeżdżają do działań ratowniczo-gaśniczych, to wiadomo, jeżeli nie będą wyposażeni dodatkowo w aparaty oddechowe, to nie mogą wejść do środka. Także tymi dwoma informacjami chciałbym właśnie zakończyć moje przemówienie. Dziękuję bardzo. Olbrzymie gratulacje przede wszystkim dla jednostki wpisanej do Krajowego Systemu, czyli dla jednostki z Jastrzwi, również dla Długiego za zwieńczone sukcesem starania o uzyskanie dofinansowania. Proszę Państwa, to jest wspólny sukces, fakt, że mamy już drugą jednostkę w krajowym systemie. Jest to wyzwanie bardzo duże, ponieważ aby spełnić wymagania musieli druhowie i druhny, bo również kobiety są w jednostce OSP jaszczewskiej, naprawdę dołożyć wiele starań, podnosić swoje kwalifikacje. My ze swojej strony z zarządem miejsko-gminnym jednostek OSP Jedlicze. Starania tutaj wspieraliśmy działaniami organizacyjnymi i oczywiście wspólnie z Wysoką Radą, wsparciem także finansowym, bowiem wymogi dotyczą zarówno wymagań formalnych po stronie członków jednostki, ale i wyposażenia. Jeszcze wiele pozostaje do zrealizowania, ale wszystko stopniowo, tak jak i w innych tematach. Również chciałam się z Państwem podzielić bardzo taką nobilitującą dla nas wszystkich, myślę, nobilitującą naszą pracę, informacją. Mianowicie 14 grudnia bieżącego roku miałam przyjemność uczestniczyć w gali już 10 edycji rankingu aktywności gospodarczej dla gmin województwa podkarpackiego. Proszę Państwa, na 34 gminy miejsko-wiejskie zajęliśmy bardzo wysoką pozycję. W ciągu tych 10 lat po raz pierwszy gmina znalazła się tak wysoko. Już w roku ubiegłym po raz pierwszy znaleźliśmy się na 6 miejscu, a w roku bieżącym mamy 4 pozycję. Więc jesteśmy 4 gminą ocenioną jako najprężniej rozwijającą się spośród gmin miejsko-wiejskich, czyli porównywalnych z naszą gminą, na całym województwie podkarpackim. W tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim Wysokiej Radzie za konstruktywne wsparcie w działaniach, pracownikom Urzędu Gminy i wszystkich jednostek naszych za realizację bardzo złożonych, często trudnych, wyrealizowanych wielokrotnie w bardzo szybkim tempie pod presją czasu zadań. Zadań dla dobra mieszkańców gminy Jedlicze, dla rozwoju tej gminy.
Myślę, że ranking, który jest obiektywnie prowadzony już od 10 lat przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Małopolski Instytut Gospodarczy i Gazetę Nowiny, jest rekomendacją, z której naprawdę wszyscy możemy być dumni. Dziękuję również w tym miejscu wszystkim organizacjom społecznym, które funkcjonują u nas, które wspierają nasze działania, które wraz z organizacjami, wraz z reprezentacją mieszkańców, radami sołeckimi, zarządami osiedli, państwem sołtysami, przewodniczącymi zarządów osiedli, pomagacie nam wdrażać to wszystko, co tutaj wypracujemy wspólnie i jednocześnie wnosicie ten element wiedzy, właściwego postrzegania problemów i dodajecie też dobrej, pozytywnej motywacji do dalszej pracy. Bardzo, bardzo za to również dziękuję. I na tym dziękuję Pani Burmistrz. Przyłączam się do gratulacji dla OSP w Jastrzwi. Przez cały ubiegły i ten rok obserwowałem ich akcji kilka razy, także ich starania zostały uznane. Bardzo się cieszymy. Cieszymy się również z wysokiego miejsca, jakie w rankingu uzyskała gmina. Także gratulacje dla Pani Burmistrz i całej załogi. Czy do przedstawiania informacji ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Jeśli nie, to przechodzimy do punktu 8. Interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę. Proszę bardzo, Pani Radna Jolanta Wojciech. Panie Przewodniczący, Pani Burmistrz, Wysoka Rado, Szanowni Goście. W związku z tym, że zbliża się koniec roku, chciałam po prostu powiedzieć parę słów na temat tego, co było obecnym jeszcze roku. Chciałam podziękować Pani Burmistrz, jak również Wysokiej Radzie za wszystkie inwestycje, które zostały zrealizowane zarówno w Podnie, w Wieluchu, jak i w Piotrówce. Gros tych inwestycji to były takie, które były trudne do zrealizowania i przez kolejne lata czekały na swoją kolejkę. Największe podziękowania to już za te takie ostatnie inwestycje, zbiornik przeciwpożarowy i oświetlenie w Piotrówce, które zabłysnęło przed świętami. Z rozmów z mieszkańcami wiem, że są bardzo zadowoleni, czekali na to oświetlenie bardzo, bardzo długo, a odcinek tej drogi jest dość niebezpieczny, dlatego że droga jest wąska, nie ma chodnika, chodzą dzieci do szkoły, osoby starsze i oświetlenie to jest naprawdę poprawa warunków bezpieczeństwa, że będą mogli ludzie troszkę bezpieczniej poruszać się po tej drodze i chciałoby się jeszcze, żeby takich oświetleń było więcej, ponieważ potrzeb jest bardzo, bardzo dużo. Chciałam również podziękować za to, co mamy w budżecie. Budżet jest dość szczodry dla wszystkich mieszkańców. Oprócz tego, co jest w budżecie, jest jeszcze wiele, wiele innych potrzeb. I chciałabym również prosić, żeby w miarę jakichś tam wolnych środków można było realizować inwestycje w poszczególnych miejscowościach, a szczególnie leży mi na tym, żeby te inwestycje powstawały zarówno w Podniebelu, jak i w Piotrówce, bo jest naprawdę jeszcze takich bardzo, bardzo pilnych inwestycji. Dużo przede wszystkim nasza szkoła, centralne ogrzewanie i plac zabaw dla dzieci przy szkole, bo przyrost naturalny jest coraz większy i te dzieci, nawet malutkie, chętnie by sobie tam spędziły z rodzicami wolny czas na takim placu zabaw. Piotrówka ma piękny. My byśmy też prosili w przyszłości, żeby taki piękny plac zabaw został zrobiony przy naszej szkole, który by służył następnym pokoleniom. Dziękuję bardzo. Bardzo. Proszę bardzo, Tadeusz Kędra. Panie Burmistrz, Przewodniczący. Ja z takim zapytaniem do Pana Burmistrza, bo na zebraniu wiejskim było poruszane lustro na przydrodze do Bieszyn, tam
Dobieszyn Potok przy Melocie, z Dobieszyna do Potoka, tutaj przy Piotrowski, działce Piotrowski, ten Czekański. Tam jest dwie drogi się schodzą, trzy drogi schodzą się do kupy i z jednej drogi nie widać w ogóle wyjazdu ani wjazdu, bo jest ogrodzenie pana Kamińskiego, nie? Tam się już nic nie da zrobić, tylko najwyżej lustro zamontować i to chciałbym jeszcze. Druga sprawa, jak jest sprawa z drogą na cmentarz z tymi podpisami, żeby już w czerwca weźmie drogę na, no, na swoją... To już chodzi o przejęcie na mienie gminy. Na mienie gminy, bo tam chodzi o działki, o wpisanie, o podatki. Pod drogą. No i druga, mieszkańcy, proszę, żeby coś zrobić z sprawą tego dewelopera, który buduje mieszkania na terenie potoka, bo tam jest droga gminna i wożąc beton to wszystko zaczyna się już sypać. Droga dopiero by tak dawno powstała, a już dojeżdża od strony przedszkola i od strony tutaj od tego, czy pana cebuli, tutaj od domu. I zaczyna się łamać droga. Nie wiem, no czy to, żeby mieli po tym jakoś to zabezpieczyli, czy coś, czy dołożyli się do drogi. Bo to naprawdę teraz włożą i droga się zniszczy. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Krystyna Marcin. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja tak na początku to chciałam podziękować drogę Wierzbowu za coś, położenie nowego asfaltu. No, mieszkańcy są naprawdę zadowoleni i składają serdeczne podziękowania. A teraz mam tematów parę. Sama nawet nie zdążyłam tego zauważyć, nie wiem jak to dawno było zrobione, ale jest to faktem. I chciałam uzyskać informację, kto dopuścił się do tego, że ściągnięta została tablica ogłoszeń w rynku przy ulicy Łukasiewicza. Ludzie mają pretensje i to bardzo duże, bo to jest takie miejsce, gdzie się ludzie nauczyli. No, nawet i klapsydry, które czasem trzeba zawiesić, nie ma gdzie. Bardzo proszę, ja bardzo proszę, żeby ta tablica z powrotem stanęła tu w rynku. Może ładniejsza, ale nie stanie. Tu na łuku, na krzyżówce Tokarskich rynek z Dubisa bym prosiła tu do tej tablicy, która jest, dopiąć małą tablicę na klapsydry. Bo to jest takie miejsce, gdzie ludzie od wielu lat są nauczeni, czy jadą na zawodzie, czy jadą w stronę Męcinki. To jest takie miejsce, gdzie nawet samochody sobie odczytają. Naprawdę. To są sygnały od mieszkańców, to jest mój obowiązek temat przynieść do urzędu. Myślę, że bo tam w projekcie budżetu są pieniądze na dokumentację na parking przy szkole w Jedliczu, więc myślę, że cały remont pójdzie na wakacje, tak? A podejmując uchwałę budżetową, zabezpieczyła pani radna środki? Zabezpieczyła środki, tam jest termin. Na dokumentację projektową. Na dokumentację. Więc na ten moment, proszę państwa, jak wiecie, wpisane są zadania. Jest wpisanych bardzo wiele zadań. To pójdzie sama dokumentacja. Utrzymujemy jak zawsze tendencję taką, by przy wygospodarowaniu dodatkowych środków, czy w ramach pozyskanych środków zewnętrznych, czyli jeżeli się pojawią jakieś oszczędności, wprowadzamy nowe zadania, bądź poszerzamy zakres istniejący. Zgodnie z tym, co mogliśmy przyjąć w budżecie, planie budżetu na rok przyszły, jest przygotowanie dokumentacji projektowej. Jak będzie dokumentacja projektowa gotowa, poznamy kosztorys końcowy i wtedy będę mogła udzielić odpowiedzi na pytanie, w jakim jesteśmy miejscu, czy uda się zrobić. No bardzo
wiele głosów jest słyszanych o potrzebie wyremontowania tego parkingu, tak naprawdę wybudowania tam miejsc postojowych. Także wiem, że to jest sprawa bardzo istotna i mam to na uwadze. Dlatego już na przyszły rok przygotowujemy dokumentację i oby się nam udało zrealizować. Dobrze, teraz tak. Przy poczcie Wiedliczu zlikwidowany został przystanek. Ten przystanek był takim troszeczkę hamulcem dla kierowców, bo od przystanku jest, są tam metry, ile trzeba, od przystanku można się zatrzymać. W tej chwili nie ma tego przystanku i jest problem. Jest problem, ponieważ poczta nie ma parkingu, więc tu ciąg samochodów, można powiedzieć, zaczyna się od wjazdu do GOK-u, a kończy się prawie na wjeździe do Trauguta. Nie wiem, jakie tu rozwiązania by trzeba poszukać, trzeba by nad tym się zastanowić, bo tu zaczyna być niebezpiecznie. To są sygnały od mieszkańców i popieram to w 100%. Jest problem na ulicy Manierskiego. Nie wiem, pani burmistrz, czy jest jakaś możliwość całodobowej toalety tutaj gdzieś w okolicach rynku. Czy ta, która jest tam koło Targowicy, obecnej Targowicy, czy jest jakaś możliwość przestawienia jej tak, żeby mogli sobie mieszkańcy wejść w godzinach czy popołudniowych, czy wieczornych, nie wiem, za jakąś odpłatnością, z automatem. Nie wiem, to jest też temat do dyskusji, do przemyślenia. Ponieważ skarżą się ludzie tam w ogóle z zawodzia, no że toalety ludzie sobie zrobili koło przystanku tam, koło Targowicy, koło pana Nowaka. Ja już nawet prosiłam tu i sygnalizowałam, żeby kamerę skręcił w tamtą stronę, bo takie rzeczy nie mogą, jeżeli już wychodzą na światło dzienne, nie możemy zostawiać z boku. Tam jest po prostu aż nieprzyjemnie przejść koło tego przystanku. To jest, można powiedzieć, rynek i jeżeli byłyby jakieś rozwiązania, to bardzo bym o to prosiła. Co tu jeszcze jest? Tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Teresa Patla. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Burmistrz, zaproszeni goście. Mam prośbę, aby młodzież ucząca się miała zniżkę na korzystanie z hali sportowej. Ponieważ teraz są ferie, poprzyjeżdżali chłopcy i dziewczyny. No i niestety ta opłata za korzystanie z hali sportowej jest taka, jak dla tych, którzy pracują. A uważam, że powinni mieć jednak zniżkę i korzystać z tej hali, skoro ona już jest. Jeżeli już jestem przy głosie, to chciałam podziękować za wszystkie inwestycje, które były zrobione w 2017 roku na ulicy Armii Brzozowej, na ulicy Brzozowej, Armii Krajowej, Krasińskiego, Pilata, na tej wszystkie, które ja mam pod swoją opieką. I bardzo proszę o następne inwestycje w 2018 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o Ogórską. Wycinka prowadzona w lesie i jest zniszczona droga na Wądowej, jak i tam stadionu. Nie wiem, kto to będzie naprawiał. Tam była fajna droga utwardzona powyżej stadionu, bo jest asfaltowa, a do lasu była zrobiona utwardzona. Była fajna droga, ale przechodząc tamtędy wczoraj ludzie mi się prawie, żeśmy się spotkali i po prostu powiem tak, że to jest droga teraz nie do przejścia. Jest rozjechana, no nie oszukujmy się, bo ciężkie sprzęty jechały, jeździły i po prostu nie wiem, czy kto to będzie naprawiał, w razie czego nawet i samo żwirowanie, czy tam, ja wiem, tłucznie wysysanie, to wiadomo, że nie asfalt, ale doprowadzić do stanu takiego, jakie było, to jest jedna droga, druga ta na Wądowie. To na Wądowie zabezpieczyliśmy pieniążki na asfalt i może po prostu oni też tam zjeżdżali. Najpierw tamtędy, a teraz właśnie tędy i widzę, że sprzętu nie ma w lesie. To nie wiem, czy po prostu już zakończyli, ale mieszkańcy właśnie, co tam mieszkają wyżej stadionu, to mówili, że po prostu nawet i tam przy domu też zostawiali sprzęt, mówili, zwinęli się, pojechali i tyle. To zostało tylko błoto i bagno.
Także nie wiem, kto to po prostu będzie, czy w ogóle jest jakieś zabezpieczenie, żeby się dołożyli do tego, no przecież pieniążki mają, bo to tam się trzeba wycięli bardzo dużo. I tak samo jest niszczona droga tutaj koło mnie, też to jest gmina cała tam i tak samo jest zrobiona. Po prostu przejdzie tylko w miastach, jest naprawdę taki incydent. Nie ma jak dojść do lasu, a tu jest wytyczona też ścieżka konna. Ja mówię, te koniki to chyba po kolano będą jeździć w tym błocie, bo po prostu nie wejdzie do lasu. Także to jest bardzo zniszczone. I pani burmistrz, chciałabym zapytać, bo ja zgłaszałam w listopadzie albo w październiku, już podbitkę zerwa jest, by dzisiaj nie zrobiono. Na dachu, na szczycie domu ludowego. To jest niezabezpieczone, po prostu nie zrobiono. I proszę mi powiedzieć, co stwierdziliście na temat domu socjalnego, bo słyszałam tam w tym, że było po prostu hostel. Wiadomo, że to do remontu to nie bardzo, ale to jest stwierdzone, chciałam powiedzieć. Dziękuję. Jeszcze może tak samo przyłączę się do podziękowania za to, co żeśmy zrobili i to, co jest założone w budżecie. To widzę, że jest po prostu to, na czym mi zależało, jako po prostu i sołtysowi i radnych. I jestem z tego bardzo dumna, że akurat to weszło do budżetu na 2018 rok. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Proszę, pani Sierzykowska. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, pana radą, zaproszeni goście. Podziękowań zawsze może być wiele, jak się wcześniej prosi i jak to się mówi, to się dostaje. Wiele razy tutaj na tej sali dziękowałam za wszystkie decyzje, które tym finałem, jak to się mówi, było zakończenie inwestycji. Oczywiście mówię tutaj o tym przez lata oczekiwanym chodniku przy ulicy Sikorskiego. 13 grudnia nastąpiło uroczyste otwarcie tego chodnika, zakończenie inwestycji. Mają być tam jeszcze króciutkie poprawki, ale to już jest kwestia inwestora. Także po raz wtóry dziękuję wszystkim, którzy przyłożyli do tego swój palec i pani burmistrz, panu staroście, szanownej naszej radzie, radzie powiatu, za to, że mamy ten chodnik. Mieszkańcy bardzo się cieszą. Kolega radny również dziękuję jako mieszkaniec przy tym chodniku. Sprawdza się, także naprawdę to była bardzo duża inwestycja, dawno wyczekiwana i z radością po prostu ten finał przyjęty. Teraz jeszcze raz dziękuję. Teraz odniosę się do budżetu na ten rok, za którym też podnosiłam rękę. Oczywiście jako przewodnicząca zarządu osiedla Jednicze Bory, jako radna osiedla Borek, również z radnym Romanem Kopciem. Jest tylko 3 inwestycje, na pewno również wyczekiwane. Złożyliśmy wniosków jako zarząd, jako radni 9, ale cieszę się nawet i na te 3. Mam nadzieję, że może z jakiejś oszczędności coś jeszcze, jak to się mówi, da się rady dołożyć, bo to wszystko, które na posiedzeniu zarządu, wszystkie te punkty ustaliliśmy, jak to się mówi, więc wszystkie są potrzebne. Hierarchicznie były ułożone i tak też hierarchicznie zostały, jak to się mówi, włączone do budżetu. Acz zawsze mówię, że nigdy dosyć, wszyscy się cieszą, więc cieszę się i ja na te 3 zadania. Oczywiście wolałabym, żeby tych zadań było więcej. Odniosę się jeszcze, proszę państwa, nieraz się do tego odnosiłam, pewnie też krytykowana za to byłam, ale odniosę się jeszcze raz do kwestii zaśmiecania naszego środowiska. Ja, jeśli chodzi o Borek, po prostu, niech tak powiem, ręce mi już opadają. Dobrze państwo wiecie, czy pani burmistrz, z panem burmistrzem, czy my tutaj z kolegą Romanem, czy pan przewodniczący, czy inni członkowie zarządu, po prostu osiedla Jednicze, nawet w tym celu zwołałam takie spotkanie w zeszłym roku z wszystkimi właścicielami sklepów, którzy po prostu w centrum Borku mają swoje jednostki usługowe i handlowe. To jest koszmar. Już wstyd mi przychodzić do sklepów, prosić o sprzątanie, bo naprawdę tych śmieci one fruwają. Mają niezabezpieczone big bagi,
folie, kartony, zatrzymują się wszystko na siatkach u pana Pawka, to wszystko przefruwa na drugą stronę, jest brzydko. Ciągle proszę, czy kogoś z Jedlickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, czy tutaj poprzez pana Kazimierza PC też interwencyjnych, oczywiście sami z zarządem też zbieramy, ale to by było trzeba cały czas poświęcić na zbieranie po kimś śmieci. Jak również jeszcze odnoszę się do tych śmieci domowych, które ludzie namiętnie wkładają lub składają koło koszy przydrożnych. To jest niesamowita plaga. Nieraz nawet na tej sali prosiłam o założenie jakiegoś monitoringu przy koszu, przy kładce. Tam to już jest ktoś wybitnie lubi składać. Dwa razy udało mi się przyłapać osoby, które to robią, zwróciłam uwagę. Ale po jakimś krótkim czasie znów ktoś składa, nie wiem czy ktoś inny. Kosza nie proponowałabym ściągać, bo kosz ma tam służyć po prostu jak każdy kosz przydrożny wiadomym śmieciom, ale na pewno nie odpadom domowym. Także tutaj tylko taka prośba, nie wiem, pewnie o pomoc, jak rozwiązać ten problem, bo jest to problem naprawdę duży. Żyjemy w takim małym miejscu, ten nasz rynek jest mały. Zbieramy te śmieci, bo jak państwo wiecie, na Borku najwięcej śmieci corocznie się zbiera społecznie. To jest zawsze ponad 100 worków, to jest dotąd, dokładnie dotąd. Dlatego mogę być zniesmaczona nawet i w tym czasie, podsumowując ten rok, również właśnie tymi śmieciami. Nie wiem, proszę o pomoc w tej chwili panią burmistrz, służby urzędu, pracowników, jak rozstrzygnąć to, jak po prostu coś z tym zrobić, żeby było po prostu ładniej i piękniej. Bo nam już jako radnym, jako zarządowi ręce opadają. A tak jak mówię, wstyd już mi jest do sklepu, bo ludzie nie wiedzą za ladą. Czy ja przechodzę po towar, czy przechodzę znów zwracać uwagę, żeby zechcieli pozbierać śmieci wokół własnych po prostu sklepów. Dziękuję bardzo. Opony są dwie. Nawet opony potrafią przynieść, także położyć pod kosz. Tego są po prostu sterty. To nie jest mały woreczek, bo małych woreczków to jest na okrągło. To są po prostu wszystko to radia, co komu odpadnie, a przecież wiemy, że system selektywny zbiórki odpadów u nas jest bardzo dobrze rozwinięty. Każdy może wszystko położyć przed swoją posesję i wszystko w określonych terminach jest zabierane. Więc nie wiem, bardzo proszę o jakąś pomoc w tym temacie, bo ja już sobie z tym poradzić po prostu nie potrafię, chociaż naprawdę chcę. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Jan Krajewski. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrz, Szanowni Państwo. Panie Burmistrz, chciałem podziękować szczególnie za ukończenie remontu drogi 823. Dziękuję za wszelkie środki przekazane w ubiegłym roku na naszą miejscowość i również dziękuję za te, które myślę, że zostaną wykorzystane w przyszłym roku. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, Roman Kopecz. Szanowni zebrani, ja mam chciałem podziękować rzeczywiście za ten chodnik, ale w związku z tym chodnikiem mam taką jedną, znaczy w zasadzie dwie takie sprawy. I chodzi o zapytanie, czy od chodnika w kierunku Koniczynki, czyli to jest sklep, który też ma kostkę punktowaną, można by zrobić przejście dla pieszych, gdyż tam się troszeczkę niebezpiecznie robi, zwłaszcza jak wyjeżdżają samochody z motorowych. I druga rzecz dotycząca właśnie przejścia dla pieszych, to jest, czy nie można by umieścić znaku na ulicy Konopnickiej przed skrętem na Żarnowiec, z tego względu, że po wybudowaniu ogrodzenia w formie muru po prostu jest przejście niewidoczne. I ono było w dodatku pod skosem, także jeżeli by go wyprostować, było prostopadłe, chodnik i cofnąć troszeczkę może w stronę kierunku Starej Kuźni. Z tego względu, że ono jest naprawdę niebezpieczne i niedużo brakło sygnału tam kolizję. Także oni wyjeżdżają bardzo szybko i w ostatniej chwili widzą to przejście. Także o to bym prosił. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, Renacjo. Odniosę się jeszcze do pytania drugiego kolegi. To
że to przejście drugie jest pod skosem, oczywiście zauważyłam w trakcie realizacji zadania, zwróciłam uwagę, czy by nie dało się razem, jak to się mówi, w stronę nawet jak to się przejścia przesunąć, tego przejścia dla pieszych. Miałam świadomość, że przedtem była taka możliwość, więc tylko tak to zrobili, bo był króciutki odcinek. Niestety już wcześniej zostało to zaniżone, a uważali, że na przepuście nie może być przejście, tylko musiało być wcześniej, a wtedy ludzie i tak by przechodzili, jak to się mówi, tutaj od Domu Ludowego na drugą stronę. Temat pewnie otwarty albo i zamknięty, bo o tym po prostu zaraz zgłaszałam, jak widziałam, że jest ta możliwość. Za znakiem jak najbardziej się zgadzam, że jest po prostu niezbędne. Ale tutaj tak jak mówię, to zgłosiłam w momencie realizacji na przepuście, bo wtedy by wyszła, ktoś mi tu przy przepuście, jak jest przepust na tym, więc wtedy tam by było najbardziej, żeby to wyprostować i tam zrobić przejście proste, takie oznakowanie to poziome. Także nie wiem, na ten czas jest tak jak jest, uważali, że jest zgodnie z przepisami, bo tak jak mówię, zwracałam uwagę projektantowi i wykonawcy, że tutaj widziałabym jakąś korektę przy tym chodniku, żeby przejście dla pieszych było, jak to się mówi, troszkę w innym miejscu wcześniej. Ale zawsze możemy spróbować, może coś jeszcze wynegocjuję. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, Jolanta Woźniak. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ja tylko tak króciutko odnośnie do tego, co tutaj powiedziała radna Ogórska o nadleśnictwie i o tej wywózce drzewa. Faktem jest takim, że nadleśnictwo naprawdę niszczy drogi, nie tylko gminne, ale i powiatowe. Mieszkańcy Piotrówki również się uskarżają, że była prowadzona wycinka w lesie w Piotrówce i również została zniszczona bardzo droga. Jest to droga powiatowa, ale droga służąca mieszkańcom Piotrówki i innym. I jeżeli by po prostu były prowadzone, nie wiem, jakieś rozmowy czy inna forma załatwienia tej sprawy, to miałabym prośbę, żeby również zwrócić uwagę na tą drogę, bo jednak mają ciężki sprzęt, jeżdżą, drzewo wywożą, a mieszkańcom robią szkodę. Pasowałoby, żeby jakoś to uzgodnić, żeby po prostu mieszkańcy nie byli niezadowoleni tym, co oni robią. Żeby byli wszyscy zadowoleni na leśnictwo z tego, że pozyskuje drzewo i mieszkańcy, żeby jakiś tam remont drogi mieli, żeby nie musieli chodzić po błocie i no jednak są tam dziury, później sobie niszczą samochody, a również i piesi mogą dostać jakiegoś uszczerbku. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, Stanisław Faruk. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrz, Wysoka Rado, zaproszeni goście, uczestnicy. Ja chcę podziękować tutaj Urzędowi Gminy w imieniu strażaków z OSP Jastrzew za wszelkie starania, co przyczyniło się do tego właśnie, że weszli do tego krajowego systemu ratownictwa. Wiadomo, nowy zarząd, paru zapaleńców postanowili, robili wszystko, deptali do urzędu niejednokrotnie. Niekiedy już nawet mówili, że chyba gminie to oni się uprzykrzyli. Jednak dopięli swego, ale to jest oczywiście nie tylko ich zasługa, ale jest zasługa urzędu, Wysokiej Rady, ponieważ jak tu sama pani burmistrz powiedziała, aby do tego systemu wejść, należało dofinansować jednostkę. Musieli sami też się zdeklarować, że podniosą swoje kwalifikacje. A wiadomo, jak to teraz wszystko się odbywa. Jest czasochłonne, trzeba się poświęcić. Tutaj trzeba powiedzieć, że kurs podstawowy trwa 3 miesiące. Jest to sobota, niedziela. Całe dnie, czyli od rana do wieczora. Przekonałem się, bo moja córka właśnie uczestniczyła w takim szkoleniu i wiem, jakie to jest uciążliwe. Ponadto dziękuję za zorganizowanie również kursu
tego medycznego. No kurs myślę, że jest bardzo potrzebny, ponieważ w tej chwili strażacy nie tylko wyjeżdżają do pożarów, ale coraz częściej są dysponowani do wypadków. Niejednokrotnie są pierwsi, więc takie kursy mają swój cel. Po prostu powodują strażacy niejednokrotnie, że ktoś przeżyje. Za to wszystko, za te środki, za przychylność Urzędu Gminy bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Nie widzę więcej. W takim razie przechodzimy do wolnych wniosków. Proszę bardzo. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Oczywiście ja też przyłączam się do krótko, może żeby później przedłużać, do tych wszystkich inwestycji zrealizowanych w Dobieszynie. Mogę z dumą powiedzieć, że w Dobieszyn górki już oświetlone prawie. W tym przynajmniej etapie, który został zrealizowany, i za to dziękuję w imieniu mieszkańców. Przełączam się natomiast do tej interpelacji odnośnie utrudnień przy punkcie pocztowym w Wieliczu, bo również mieszkańcy z Dobieszyna sygnalizują tego typu tam problemy. No, mam świadomość tego, że wiąże się to przede wszystkim z tym, że klienci punktu pocztowego po prostu zostawiają swoje pojazdy wzdłuż drogi, niejednokrotnie również na chodniku. Natomiast samych miejsc postojowych na terenie punktu pocztowego jest tylko 3, co jest w zupełności niewystarczające. No, mam świadomość tego, że my jako gmina, jako urząd gminy również no, nie bardzo możemy wpłynąć na właścicieli tej posesji, żeby zwiększył ilość miejsc postojowych, aczkolwiek są możliwości znaczne ze względu na to, że jest tam dość duży pas zieleni dookoła tego budynku pocztowego i w zasadzie no, wiąże się to oczywiście niestety z pewnymi nakładami finansowymi, aczkolwiek możliwości są i myślę, że gdyby tych miejsc parkingowych było znacznie więcej na terenie wokół tego punktu, to problem samoistnie byłby rozwiązany. No, drugim rozwiązaniem tego problemu myślę jest budowa parkingu przy szkole, bo jest to niedalekiej odległości, ale myślę, że to jest jeszcze dość odległa sprawa. Natomiast problem jest i rzeczywiście temu problemowi należałoby się przyjrzeć. Moja prośba jeszcze jest odnośnie do drogi Łukasiewicza. Chodzi mi tu o drogę prostopadłą, żebym dobrze umiał określić. Zaraz za posesją właściciela z Plastu. Jest taka droga prostopadła w kierunku myjni samochodowej. Westerplatz. Dokładnie. Ta niestety prosiłbym zwrócić uwagę, bo jest kiepskie oznakowanie tej krzyżówki. To jest normalne skrzyżowanie. Jest z tego tylko co pamiętam, to jest bodajże jedynie znak mówiący, że jedzie się Kasiewicza drogą z pierwszeństwem przejazdu, natomiast w ogóle nie ma jak gdyby zaznaczonej tej znakami w ogóle tej krzyżówki. Myślę, że dla czytelności dobrze by było tam postarać się również o jakieś oznakowanie pionowe, które będzie mówiło, że jest po prawej stronie jadąc od odborku w kierunku rynku, że jest właśnie taka krzyżówka i droga przyporządkowana prostopadła właśnie do ulicy Łukasiewicza. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, Maczka. Jak już, proszę Państwa, ruszamy tematy parkingu, wyjazdów, problemów, to ja ośmielę się na koniec roku ukłonić Pani Zaleszczukowej, ponieważ tragiczny wyjazd jest z góry. To jest tak wąziutka droga i wyjazd w ogóle teraz jeszcze przy tym problemie koło poczty, mimo tego lustra, który jest, naprawdę tam jest nieciekawy. Może Pani Zaleszczukowa by odstąpiła kawałek swojej posesji na poszerzenie drogi.
Myślę, że gmina by po prostu kupiła, wykupiła, zrobiła nowe ogrodzenie, także jest krzywdą dla pani radnej, ale to jest jedyne rozwiązanie, które może w tej chwili tylko być, żeby tą drogę poszerzyć. Dziękuję. Teraz wolę jakieś zapytania, proszę. Ja już muszę wejść, to na odpowiedzi sobie przeczytam, gdzie proszę. Proszę, jest Gajda. Sołtys Wsiaszczew. Szanowny radny, zaproszeni goście. No, idąc w drogę poprzednią, chciałem podziękować za wszystkie inwestycje w Jaszczwie. Nie tylko te na terenie remizy OSP. A w zasadzie za najważniejszą inwestycję trzeci etap kanalizacji, który mimo wielu problemów został zakończony i w dniu wczorajszym, jak się dowiedziałem, był odbiór. Czekamy jeszcze tylko na zrobienie projektu przyłącza przepompowy, bo to jest odcinek, który bez przepompowy nie może działać. Jakiś czas to na pewno potrwa, ale komitet już prowadzi rozmowy z firmą odnośnie przyłączy tych budynków do sieci. Po nowym roku mamy więc spotkanie i my jako przedstawiciele komitetu ten temat załatwimy, wszystkie budynki zostaną podpięte hurtem, jak to powiem. Dziękuję za tę inwestycję i proszę nie pamiętać, nie zapomnieć, że w Jaszczwie jeszcze jest kanalizacja nieskończona, a komitet liczymy już 19 lat i chcieliśmy już sfinalizować to, po prostu wszystkie miejscowości południowe już dopominają się, robią projekty. Tutaj się wiele zmieniło od czasu zrobienia projektu, powstają nowe budynki, no są różne utrudnienia. No wypadałoby zakończyć tą inwestycję, żeby ja już tak się posiliałem, a inwestycja dalej nie skończyła. Następnie chciałem podziękować za inwestycje drogowe. Była zrobiona droga z Funduszu Sołeckiego koło piekarni, ale tak nieskromnie powiem, to jest tylko część drogi. Jest jeszcze około 100 metrów przez ród melioracyjny do drogi powiatowej Jaszczew, Ustrowna, Bratkówka. Tam jest kładka zrobiona i tam samochody nie jeżdżą. Tam wystarczy 100 metrów chodnika o szerokości 1 metra. Ja już przekonam Radę Sołecką, żeby jakiś wkład finansowy czy rzeczowy na rzecz tego chodnika, na wykonanie tego chodnika. Zadeklaruję tutaj licznie, chociaż jeszcze nie rozmawiałem, że zakupimy obrzeża trawnikowe na wybudowanie tych 100 metrów chodnika, ażeby pobudzić inicjatywę gminy i zakończyć tę inwestycję. Żeby ci mieszkańcy, którzy tam no naprawdę z tej dzielnicy Płodlas uczęszczają do ośrodka, do szkoły, do kościoła, do przedszkola, do jednego sklepu. No wszyscy tam wtedy przechodzą. Tam jest teraz piękna droga, jest przejście dla pieszych, osygnalizowane przez drogę krajową. Aż się prosi tą inwestycję zakończyć. Prosiłbym poważnie pomyśleć nad tym tematem w ramach jakichś wolnych środków, żeby to zakończyć. Dziękuję również za drogę poprzeczną do drogi Jaszczew-Bajdy, jednej i drugiej. Tam był część, jest droga bitumiczna, część jest poprawiona. No, Rada Sołecka idzie w kierunku przebudowy dróg takich kilkuset, 50-100 metrowych i wszystkie fundusze sołeckie są przeznaczane na remonty tych odcinków dróg. W następnym roku również kolejny odcinek, żeby zakończyć to żwirowanie niekończące się i to błoto na tych drogach. Następnie dziękuję za oświetlenie w kierunku kościoła, domu ludowego. Sprawnie działa, pięknie, mieszkańcy są zadowoleni. Dziękuję za wiaty przestankowe i proszę jeszcze o jedną Jaszczew Góry, góra tutaj koło pani Ziobro. Jest przystanek MKS-u i tam brakuje wiaty, to tak wygląda jak we wczesnych latach socjalizmu, ten przystanek. Naprawdę
Przy okazji chciałem podziękować Stowarzyszeniu Rota za pozyskanie środków, odnowienie pomnika na gazonie. Mieszkańcy tam też troszeczkę się dołożyli przy tych pracach, bo tak, takie wymagania były w projekcie. Ten pomnik, były też takie sygnały, żeby to odnowić, to dosyć duży koszt był. No, zostało to zrobione. Bardzo dziękuję w imieniu mieszkańców i Rady Sołeckiej. I prosiłbym o dalsze inwestycje, żeby troszeczkę tak zminimalizować rozdźwięk między innymi miejscowościami, żeby to wszystko tak, no wszyscy po prostu, żeby mieli, żeby wszyscy byli zadowoleni. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja muszę sesję. Może jeszcze jedna sprawa. Przepraszam, że tak. Pożyczę Państwu wszystkiego dobrego na nowy rok. Zdrowia, zadowolenia, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Może też bardzo ważna sprawa, to nie jest sprawa gminy, to jest sprawa powiatu. Chodzi o wykonanie remontu drogi powiatowej Jaszcze-Wiedliczy. No ja jestem mieszkańcem Jaszczy już prawie 40 lat i nie pamiętam, żeby tam cokolwiek było zrobione. Na odcinku chyba 100 metrów czy 150, jakieś 12 lat temu, ówczesny przewodniczący zrobił w ramach kiełbasy wyborczej, jak to publicznie przyznał, remont części tej drogi. Były tutaj spotkania jeszcze kilka lat temu, jak żył w świętej pamięci pan Nowak, przewodniczący Rady Powiatu. Były spotkania ze starostą. Wytypowali 3 odcinki drogi dróg powiatowych na terenie gminy Jedlicze. Był to odcinek drogi powiatowej w Potoku, w Chlebnej i w Jaszczy. Stwierdzili tutaj publicznie, nie byłem tylko ja na tym spotkaniu, że odcinek Jaszcze-Wiedlicze jest najgorszy i będzie robiony w pierwszej kolejności. Niestety, nie wiem jakim cudem się to stało, że tamte drogi zostały zrobione, a ta dalej została. No my, jako Rada Sołecka, już w tym roku byliśmy 3 razy u starosty na rozmowach. Wszystko szło w dobrym kierunku. Przy ostatniej rozmowie dowiedzieliśmy się, że ta inwestycja nie jest wpisana do budżetu Rady Powiatu. Dzisiaj nie wiem, tutaj pani Marć, która wyszła teraz, mówiła, że jest jakieś światełko, że starostwo planuje remont tej drogi. Wiem, że taki remont wiąże się z jakimś udziałem gminy. Finansowym oczywiście. A prosiłbym Radę, żeby wzięła pod uwagę to. No, tyloletnie starania, jakby miały nie wypalić i po prostu nie zrobić tego remontu, to no byłoby niedobrze. Także proszę o zastanowienie się. Ty mówisz, że było zrobione, to nie było zrobione wcale. To też jest taki uwóz. No nie, ja słyszałem, że było. Nie, nie, tylko wody. No to życzę Wam, żeby było zrobione. No, także proszę o tam jakieś wnikliwe rozpatrzenie budżetu, być może przy takiej inwestycji jakieś wsparcie finansowe tej inwestycji. Dziękuję bardzo. Proszę, Krzysztof Gałuszko. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Burmistrz, ja również korzystając z chwili chciałem bardzo, bardzo serdecznie ze swojej strony podziękować Pani Burmistrz za wszystkie zrealizowane dotychczasowe inwestycje w naszym sołeckim Podyrówce. Szczególnie chciałem podziękować za bardzo doniosłą i bardzo drogą inwestycję, jaką jest sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Modelówce. No, mieszkańcy są na pewno bardzo zadowoleni i liczę również na to, że do tego 30 marca inwestycja zostanie zakończona, tak jak mówią o tym dokumenty. Chciałem również bardzo serdecznie Pani Burmistrz podziękować za masę bitumiczną, za drogę, która w tym roku została zrealizowana od DK28 w kierunku PGR-u. Mieszkańcy również bardzo są zadowoleni. Także to są takie główne inwestycje, za które bardzo serdecznie dziękuję. Nie liczę już tych takich drobniejszych spraw. I korzystając również z chwili, iż kończy się rok 2017, myślę, że w tym roku w takim gronie już nie spotkamy się. Chciałem Pani Burmistrz, Panu Burmistrzowi, Przewodniczącemu Rady, jak również wszystkim radnym i Państwu sołtysom
złożyć bardzo serdeczne życzenia noworoczne na rok przyszły, życzyć dużo zdrowia, nowych pomysłów i przede wszystkim bardzo owocnej współpracy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Proszę. Marian Dziura. Panie burmistrz, Wysoka Rado. Ja chciałem również przyłączyć się do tych podziękowań, które tam już pan radny wymienił. No ale mam parę spraw takich, które jeszcze powinny być ewentualnie załatwione. Może nie w tym roku już, ale przyszłym. Jedna sprawa to jest taka, że są dwie lampy w modelówce, może więcej, ale o które mnie ludzie proszą, żeby one świeciły. Zgłaszałem to kilkakrotnie, może od 4 miesięcy, ponawiam to w kilka tygodni. Zgłaszam to do pana Sebastiana. On mówi, że robi co w jego mocy, pisze tam maile. Nie wiem, czy nie ma innej siły, żeby po prostu zmusić energetykę czy kogoś, nie wiem, prawdopodobnie teraz coś nie załatwia w Krośnie. I chyba nie. No bo te lampy, jak nie świecimy, tak nie świecą. Po prostu trzeba znaleźć tą drogę jakąś, nie tylko maila i sprawę załatwioną. Jest jeszcze taka sprawa związana z energetyką. Akurat tak samo jest w Białkówce, na Zapłociach, tam taki przysiłek trochę. Tam znowu są liny, które zwisają i jak jest mały wietrzyk, już te liny biją o siebie i wywalają bezpieczniki. Kiedyś była przerwa w dostawie prądu 3 dni. Interweniowałem kilkakrotnie. Nie pomogło. Bo zgłaszę się do Warszawy, oni mówią, no przyjęłam, nie ma dyskusji, tylko przyjęłam. Mówi, że zgłasza według tam kolejności zgłoszeń będzie to realizowane. Ale ktoś mi doradził, żeby jechać do energetyki do Krosna. Pojechałem, napisałem pismo. W tej sprawie podpisałem się tam na tydzień czy dwa, przyjął gość, ocenił, oszacował. No, trzeba wymienić to na kabel. Dostałem pismo potwierdzające to, no ale to pismo już ma chyba miesiąc albo więcej i nic w tym temacie się nie robi. Nie wiem, czy znowu trzeba tam się udać z tym pismem, czy jakoś gmina by pomogła w tej sprawie. Bo tam jak, tak mówię, wystarczy lekki wietrzyk i już nie ma prądu tam kilka domów. Według mnie to jest strata czasu dla tych służb, które tam przyjeżdżają po 2 czy po 3 dniach, a po prostu ludzie chcą żyć normalnie. A nie, nikomu nie zrobią zniżki na prąd, czy tam jakieś opłaty. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, to jest, ja już mówiłem pani burmistrz Staszkowi, od Białkówki w stronę Winnicy, w stronę Tępów Zabytkowych jest droga, która jest na takim terenie pochyły. I chciałem się dowiedzieć, jakie są procedury, ewentualnie w jaki sposób można to załatwić, żeby tą drogę ze środków powodziowych zrobić, bo wiem, jakie są, jaka sytuacja. Potem jest dużo dróg, które trzeba zrobić, ale no, wiadomo, że ta droga ma marne szanse. Czy nie można by uruchomić jakiejś procedury związanej z tą powodziówką? Jak to? No, chciałem jakąś odpowiedź słyszeć. Czy jest szansa, czy trzeba się jakoś starać dodatkowo, czy gmina w tej sprawie coś zrobi? Ja robię taką dokumentację, bo mam zdjęcia dzisiaj, mam tutaj takie zdjęcia wcześniej, co tam mi znajomy podesłał. No, na pewno ta droga wymaga gruntownego remontu. Tam nie pomoże jakieś żwirowanie. Tam stoją gałże cały czas. Czy leje, czy nie leje. Tam nie da się przejść normalnie. A to jest droga, która łączy przysiłek Winnica z Białkówką i skrót do Jelicza. Inna droga to jest objazd około 5-6 km, żeby dojechać do Jelicza. Trzeba jechać w stronę tam modelówki, drogą krajową i z powrotem się wraca. A tutaj jest skrót taki, powiedzmy około 1200-1300 czy tam do półtora kilometra. I prosimy, żeby no, jakąś odpowiedź uzyskać, czy jest możliwość jakaś, czy nie ma możliwości, czy w przyszłości będzie to kiedyś robione. Jeszcze jedna taka drobniejsza sprawa. Właśnie przy tej drodze, jak za płocie, co mówiłem, tam te liny są takie, które się tam stykają. Jest taki zakręt ostry, o kapliczki. I czy tam nie można by ustawić lustra? Tam już kilkakrotnie ludzie mówili, no szczególnie w zimie, tam jest bardzo złe hamowanie, jak jest ślisko. To jest odśnieżanie w drugiej czy trzeciej kolejności. Tam nie zawsze jeżdżą w zimie, a jak już jeżdżą, to wiadomo, po jakimś tam czasie. A ludzie jeżdżą tą drogą i nie widać, czy ktoś wyjeżdża, czy nie wyjeżdża.
No i prosimy, żeby tam ewentualnie zamontować to ludzko. No, z takich spraw ważniejszych, które było tyle na razie. Dziękuję. Dziękuję, proszę pana. Wysoka Rado, ja również w imieniu organizacji w naszym stowarzyszeniu wszystkich mieszkańców pragnę serdecznie podziękować za wszelkie prace i inwestycje dokonane w tym roku, jak również za ostatnią niespodziankę Andrzejkową, dzięki której powróciło wielkie życie do naszej ochotniczej straży pożarnej, do remizy. Również mam taką prośbę, bo to jest w sumie w pasie ruchu drogowego przy drodze powiatowej, tutaj od szkoły do przystanku, są stare już drzewa schorowane. Konary wychodzą na drogę i teraz przy tych silnych wiatrach odpadują i to leci. No to jest jakby nie patrzy na duże zagrożenie, bo one są to wierzby, klony, które są schorowane i no, odłamują się konary. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego na nowy rok. Dziękujemy. Proszę pani Iwona Ryczek. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Ja chciałam w imieniu swoim, ale jakże i Rady Sołeckiej, Ochotniczej Straży Pożarnej i przede wszystkim wszystkich mieszkańców podziękować za inwestycje przebudowę zbiornika przeciwpożarowego. Jak wiadomo, poruszany tu temat nieraz na zebranie, było to dla nas bardzo ważne. Jak również ten kawałek oświetlenia, który świeci i cieszę się, że w następnym roku będzie dalszy ciąg. I życzę również, żeby w każdym roku było tyle inwestycji, jak w 2018 nas obdaruje. I wszystkim wszelkiej pomyślności, radnym, owocnych obrad i wszystkim przede wszystkim zdrowia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę, Józef Krucki. Pani Burmistrz, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Rok już się kończy, a więc ja też przyłączam się do podziękowań Pani Burmistrz, Radzie Miejskiej Wiedliczu za wszystkie inwestycje, które zostały zrealizowane w miejscowości Długie w imieniu własnym, jak i mieszkańców. I dziękuję za te inwestycje, które są w budżecie na 2018 rok, a jest ich sporo, także bardzo serdecznie dziękuję. A jeszcze, jeżeli chodzi o jeszcze Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, chciałbym tylko dodać, że są jednostki, które starały się do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i aż 5 lat to trwało. Także chciałbym dodać, że nasza jednostka z gminy Jedlicze, z Pejastrze, to można liczyć na miesiące, że tak było, a tu kilka lat trzeba czekać, żeby włączyć się do tego systemu. Także jeszcze raz gratuluję. I jeżeli chodzi, bo tu Stanisław poruszył szkolenie, nie wymienił jakie to szkolenie, to było szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Było zorganizowane i było 24 uczestników. Odbyło się w Dobieszynie i chodzi o ratownictwo medyczne, że nasi druhowie wyjeżdżając gdziekolwiek, czy do działań, czy w ogóle prywatnie, będą umieli profesjonalnie udzielić pomocy poszkodowanej osobie. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystko i życzę w 2018 roku, aby był lepszy niż 17, spełnienia marzeń, uśmiechu na co dzień i tej troszkę życzliwości do drugiego człowieka, abyśmy się spotkali też bojowo nastawieni, różnego rodzaju zamiary w 2018 roku, jak Krzysio podkreślił, że może wszyscy się już nie będziemy tutaj, ale trzeba mieć marzenia i może zawsze się udać, że większość z nas się spotka w 2018 roku. Także jeszcze raz dziękuję i życzę samych sukcesów w 2018 roku. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu.
kolejnego w odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Szanowni Państwo, będę odpowiadała chronologicznie według kolejności zgłoszonych przez Państwa pytań, tudzież wniosków. Pan Tadeusz Kędra, lustro przy drodze do wieży Potok. Tą kwestię zanalizujemy oczywiście w każdej sytuacji, gdzie była zgłoszona potrzeba zamontowania lustra. Jeżeli po naszej misji ona się potwierdziła, te lustra po prostu montujemy, bowiem bezpieczeństwo na drogach jest priorytetem. I wszyscy przy tak niewielkich kosztowo zadaniach, jeżeli nie ma innych przeszkód, warto je rzeczywiście wykonać. Jeżeli chodzi o przejęcie działu pracmentarz i taką planowaną naszą inwestycje w perspektywie czasu, to jesteśmy na etapie przygotowywania procedury, bowiem mamy wpisane już prawo własności na działkach, w księgach wieczystych, ale pojawiły się tutaj pewne przeszkody proceduralne, zastrzeżenia ze strony mieszkańców co do wniosku złożonego przez starostwo powiatowe. W związku z tym, przed wyjaśnieniem takich kwestii spornych zgłoszonych przez mieszkańca, który twierdzi, że nie został właściwie poinformowany o postępowaniu, o złożeniu tego wniosku przez starostwo. Przed wyjaśnieniem tych kwestii musimy wstrzymać się z dalszym procedowaniem. Wstrzymać na zasadzie wyjaśnienia, a potem kontynuować nasze działania. Jeżeli chodzi o drogę niszczoną przez dewelopera, dokonamy oględzin i przeprowadzę tutaj rozmowę z deweloperem, więc w tym zakresie również podejmiemy działania. Pani Krystyna Mać pytała o tablicę przy ulicy Łukasiewicza w Rynku z postulatem, aby taka tablica została przywrócona. To rozważymy taką kwestię, ponieważ jeżeli nie ma jakiegoś większego zainteresowania i nie ma zgłoszonych wniosków przed likwidacją tablicy ogłoszeń, zawsze konsultuje się to z przedstawicielami czy zarządu osiedla, z mieszkańcami. Więc jeżeli nie ma wniosków przeciwnych, a tablica jest, wydaje się być zbędna bądź w niewłaściwym miejscu sytuowana, to ryzykujemy z takiej tablicy. Jeżeli tutaj mieszkańcy dopominają się o tą tablicę, rozważymy tą lokalizację ponowną. Miejsce na klepsydry to jest również kwestia do rozważenia, jeżeli będzie taka możliwość, to poszerzymy tablicę o część przeznaczoną tylko na klepsydry. Problem ulicy Tokarskich, tak, i niebezpieczeństwa spowodowanego, krótko mówiąc, tymi parametrami, jakie ma droga powiatowa. W momencie, kiedy czy do budynku poczty, tutaj Państwo przywoływaliście organizację przy budynku poczty, ale także gdy są organizowane różne wydarzenia, czy w innym ośrodku kultury, czy w szkole, to jest sznur rzeczywiście samochodów, które stoją przy drodze, stoją zgodnie z dopuszczonymi zasadami, zgodnie z przepisami prawa ruchu drogowym. Natomiast jest to bardzo sytuacja niekomfortowa i rzeczywiście trudna dla kierowców ze względu na wąską drogę. Podejmiemy rozmowy w tym zakresie tutaj z zarządcą drogi, przede wszystkim z powiatem, czy widzi jakieś rozwiązania, jak również w kontekście, czy poczta planuje poszerzyć miejsca parkingowe i przekażemy taki monit z naszej strony. Umieszczenie całodobowej toalety na terenie miasta Jedlicza. Jeżeli taka potrzeba jest, to trzeba rozważyć wszystkie pozytywne strony. Obawiam się, proszę Państwa, że jeżeli zdarzają się takie sytuacje, że ktoś zanieczyszcza nasze środowisko, zanieczyszcza poprzez wyrzucanie śmieci, o problemie, o którym wspomniała pani radna Wenecja Rzychowska, czy poprzez zanieczyszczanie, załatwianie się w takich miejscach jak przystanki, w miejscach publicznych, to jest przede wszystkim poziom takiej kultury osobistej. I tu jest duży problem.
Także jeżeli sami nie będziemy dbać o swoje środowisko, otoczenie i o zachowanie takiego minimum w postępowaniu, standardów, jakie należy oczekiwać od cywilizowanego społeczeństwa, to nikt w żaden sposób administracyjny problemu nie rozwiąże. Także rozważymy tą toaletę. W tej chwili nie będę kształtowała odpowiedzi na tak lub nie, bo faktem jest, że w dużych miastach, gdzie są toalety publiczne, zdaje to egzamin, funkcjonują. U nas toalety publicznej nie ma. Rozważymy. Kwestia poszerzenia drogi wyjazdowej bądź wjazdowej do golfu, do któregoś do poszerzenia potrzebne byłoby pozyskanie części posesji prywatnych, no to jest to być może słuszna sugestia, ale wszystko zależy od uszanowania przede wszystkim tutaj zdania właścicieli posesji sąsiadującej z drogą. Pani Teresa Patla zgłaszała postulat o obniżenie cen za korzystanie z hali sportowej GOSiR w okresach, szczególnie na feriach i wakacjach dla dzieci i młodzieży. Rozważymy tą kwestię, bowiem regulamin opłat jest elementem stanu. Oczywiście on może ulec zmianie. Natomiast nie ma takiej dowolności kształtowania cen, wiąże się to ze zmianą regulaminu, jak również i z zbadaniem, jaka jest dostępność hali, bo według mojej wiedzy cieszy się ona dużą popularnością i znaleźć wolne godziny jest trudno. I mogę przypuszczać, że większy problem może być z dostępnością, bowiem czy różne kluby, czy też grupy osób po prostu rezerwują z dużym wyprzedzeniem halę naszą GOSiR i dostępność taka swobodna może tutaj być taka utrudniona. Przydałoby się więcej hal, albo aby sala gimnastyczna funkcjonowała na takich zasadach otwartych. No bo rozważymy tę kwestię również. Pani Ewa Okulska zgłaszała zniszczenie drogi Powiecince w lesie, którą wykonywało nadleśnictwo. Cóż, rozmawialiśmy z nadleśnictwem przed rozpoczęciem wycieki i zwracałam uwagę na fakt, że istnieje tutaj ryzyko, jeżeli będą jeździć ciężkie pojazdy, jeżeli będzie ładowność wykorzystywana maksymalna, to może dojść do uszkodzenia drogi, żeby nadleśnictwo miało to na uwadze, że do tego tematu powrócimy, więc dokonamy oględzin dróg i będziemy rozmawiać z nadleśnictwem co do możliwości ich partycypacji w nadleśnictwie. Jeżeli chodzi o dach na domu ludowym, to zapotrzebowanie to zostało zgłoszone, więc kwestia realizacji jest po prostu w czasie konieczna. Wyniki ekspertyzy budynku socjalnego w Chlebnej są takie, jak można było się spodziewać, że stan budynku jest bardzo zły, w chwili obecnej nie nadaje się do użytkowania. Elementy konstrukcyjne, drewniane tegoż budynku natomiast wskazują, że istnieje szansa na to, żeby wykonać remont generalny, łącznie z uwzględnieniem wszystkich instalacji. Zatem rozważenie teraz, wykonanie kosztorysu takiegoż remontu, zabezpieczenie środków w budżecie na ten cel i możemy przystępować do dalszego etapu tego zadania. Również pani radna Jolanta Woźniak podkreślała szkody wyrządzone na drogach przez pojazdy nadleśnictwa, więc ten problem oczywiście dotyczący miejscowości Piotrówka i Chlebna przedstawię łącznie. Pani Wenecja Rzechowska zwracała mi uwagę na fakt właśnie zanieczyszczania przez mieszkańców, przez właścicieli obiektów użytkowych naszego otoczenia. Wiele tutaj działań podejmowaliśmy możliwych, czyli i rozmowy, i monity. No i to jest ten problem mentalności ludzkiej, bowiem mamy
dostęp do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Możemy bez ograniczenia odpady swoje w sposób najwygodniejszy i tylko możliwy wystawiać bezpośrednio przed swoją posesję. W naszej gminie jest najbardziej komfortowy dla mieszkańca sposób odbioru tych odpadów. W niektórych gminach mieszkańcy, których zabudowania są sytuowane dalej od głównej drogi, są zobowiązani do przemieszczania tych odpadów do właśnie drogi przejezdnej, głównego traktu. No, u nas wystarczy wynieść przed swój dom. Więc rzeczywiście trudno zrozumieć fakt, jeżeli widzimy, czy przy koszach na śmieci reklamówki wypełnione odpadami, czy widzimy je wokół, w otoczeniu, na trawnikach, na chodniku, na jezdni, fruwające po ulicy. Trudno to zrozumieć. Działania takie edukacyjne, prewencyjne będziemy kontynuować, bo to przynosi efekty na pewno. Ale jak powiedziałam na początku, bez zmiany mentalności nie da się wszystkich przekonać do tego, że warto dbać o porządek, że to jest dla naszego wspólnego dobra. Kwestia chodników zgłaszanych przez pana radnego Romana Kopcia, przejść przy ulicy Sikorskiego oraz Marii Konopnickiej, czyli na drogach powiatowych. No, wszystkie te uwagi przekażemy do powiatu krośnieńskiego, również przychylając się do tych wszystkich postulatów, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Znak, umieszczenie znaku wyznaczającego tą strefę bezpiecznego przejścia dla pieszych, wydaje się, że jest możliwe do zrealizowania, więc jestem tutaj dobrej myśli. Pan przewodniczący Ryszard Dziura przyłączył się do interpelacji w sprawie problemów związanych z parkowaniem w okolicach poczty, więc do tego tematu łącznie się odniosłam we wstępie. I ulica Obrotu Westerplatte, skręt z ulicy Łukasiewicza. Jeżeli są takie spostrzeżenia rzeczywiście użytkowników drogi, to oczywiście też zbadamy, ocenimy, czy w sposób, przez osoby, które zajmują się ustalaniem zasad ruchu drogowego, organizacji tego ruchu na naszych drogach, czy dostrzegają rzeczywiście ten problem w sposób obiektywny, i takie lustro zamontujemy. To też się już wypowiadałam na ten temat, że zamontowanie lustra to nie jest rzecz kosztowna, a jakże w wielu przypadkach zwiększająca poczucie bezpieczeństwa wśród użytkowników drogi. Lustro jest. Tak. To prawda, tylko że jadąc od strony Borku czy od strony nawet rynku, po prostu nie wiadomo, w którym miejscu ta krzyżówka jest. Ona jest na takim lekkim łuku drogi, no i jest zabudowa mieszkana, są ogrodzenia. I wylotu tej drogi po przecinku po prostu nie widać, jak się jedzie. Rozumiem. A jest tylko znak pierwszeństwa, nie wiadomo, w którym miejscu na dobrą sprawę ta krzyżówka jest. Rozumiem, zatem wyznaczenie tutaj ostrzegawczego jakiegoś znaku, że jest droga podporządkowana, zaczyna się w tym miejscu. Dobrze, rozumiem. Pan sołtys Gajda, wśród postulatów ciąg dalszy budowy sieci kanalizacji sanitarnej. No, oczywiście budowa sieci kanalizacji sanitarnej to jest problem, który dotyczy wielu miejscowości, także miasta Jedlicza, o czym słyszeliśmy, że wciąż, choć no, mamy rok 2017, wciąż w Jedliczu nie ma, proszę Państwa, jeszcze na wszystkich ulicach czy do wszystkich budynków, które nie mają lat kilka, ale mają lat już kilkadziesiąt, nie są przyłączone po prostu do sieci kanalizacji sanitarnej, więc systematycznie na terenie całej gminy w sposób trud nawarzony te inwestycje realizujemy. Co widać, wystarczy popatrzeć na sprawozdania z wykonania budżetu w dziedzinie właśnie tutaj gospodarki komunalnej. Jeżeli chodzi o inwestycje wszelkiego rodzaju, drogowe, tutaj była sugestia współpracy ze strony Rady Sołeckiej. Bardzo dziękuję za tą deklarację i cieszę się, że na to wsparcie również ze strony Rady Sołeckiej będziemy mogli liczyć na ten asumpt finansowy. Wiem oczywiście, że budowa takiego, stworzenie takiego bezpiecznego przejścia, utwardzonego po prostu przejścia od wykonanej w roku bieżącym drogi w okolice piekarni, jest potrzebne i jest zasadne. Tak jak
każdy z zadań, każdy tutaj z Państwa sołtysów ma szereg, cały pakiet zadań, które są przed nami do zrealizowania. Każdy z Państwa radnych, ja również, bo to są nasze wspólne sprawy. Także wszystkie te zadania no, chciałoby się zrealizować jako pilne i ważne i na już. Realizujemy je. Myślę, że jak to pokazuje ranking w sołtysie serce gminy, tutaj nasza pozycja i oceniany nasz rozwój jako gminy, realizujemy je całkiem nieźle. Także trochę jeszcze cierpliwości. Myślę, że mieszkańcy żadnej z miejscowości nie mają podstaw do poczucia tego, że są traktowani w sposób nierówny, bądź są eliminowani, co powiedzmy sobie szczerze, w poprzednich latach miało miejsce. My działamy wspólnie i jeszcze raz podkreślę, w sposób zrównoważony. Jeżeli w danym roku jest większa alokacja środków w danej części gminy, to w następnym roku przesunięcie następuje do innych miejscowości. Kluczowe są inwestycje, na które możemy uzyskać dofinansowanie. Więc te zadania, gdzie możemy uzyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, są priorytetem, bo one nam pozwalają na zwiększenie ogólnie realizacji zadań i pozyskanie środków. Do tego się za chwileczkę jeszcze odniosę, bowiem na poprzedniej sesji padło zapytanie ze strony pani Krystyny Mać, ile w roku bieżącym gmina pozyskała środków zewnętrznych. Więc tutaj inwestycje, które realizujemy w ramach zadań własnych, finansowanych tylko z budżetu gminy, mają swoją chronologię usystematyzowaną. Natomiast tam, gdzie pojawia się jakiś napływ, do którego możemy aplikować, to trzeba z niego korzystać, więc są to dodatkowe jeszcze nasze zadania. I bardzo bym chciała, żeby wszystko nam szybko się potoczyło. Wiata kolejna przystankowa. Obawiam się, że tam jest dość wąsko i nie ma dobrego usytuowania dla wiaty przystankowej, bowiem tutaj przy budowie wiaty przy skrzyżowaniu z drogą krajową stworzyliśmy przede wszystkim miejsce, czyli był odpowiedniej szerokości tak zwany przepust do manewrów. I tutaj jest podobnie sytuacja. Blisko są z jednej strony ogrodzenia mieszkańców, z drugiej strony przystanku w kierunku, jak jedziemy w kierunku Odrywicza do Krosna, to też kwestia i własności tam nieruchomości, jest droga wjazdowa między domami, to są posesje prywatne. Nie wiem, czy tutaj takie proste to będzie z jadą przystankową, no ale zadamy. Planuję załatwić miejsce pod powiatem. Pan sołtys jest po prostu niezawodny i bardzo się cieszę. I te wszystkie deklaracje trzymam, ściskam mocno w swej dłoni, żeby również się spełniły. Droga powiatowa relacji od drogi krajowej w miejscowości Jaszczew do ulicy Brzozowej w Jedliczu. To jest rzeczywiście droga, która wymaga od wielu lat inwestycji. Wymaga tutaj działań, bo jest w fatalnym stanie. Na początku 2015 roku mieliśmy tutaj delegację co do najwyższych przedstawicieli powiatu ze strony zarówno zarządu i starosty, jak i z Rady Powiatu i Zarządu Dróg, bo wspólne spotkanie zorganizowali z Państwem radnymi, z Państwem sołtysami, tak abyśmy sobie porozmawiali o zaplanowaniu na przyszłość inwestycji. Doskonale Państwo pamiętacie, co usłyszeliśmy. No, w chwili obecnej też akurat to zadanie nie jest ujęte w projekcie budżetu, z tego co wiem również według informacji uzyskanych w powiecie. Dzisiaj również powiat kościński miał swoją sesję budżetową. Ja zobaczymy, jak budżet został uchwalony, czy zadanie może zostało przyjęte, może nie. Różne rzeczy się zdarzają. Zobaczymy, jakie będą tutaj działania ze strony powiatu. Natomiast w roku 2015 deklarowałam, że przy tych kluczowych zadaniach będziemy jako gmina wspierać powiat, partycypując finansowo. Ale każda partycypacja finansowa wymaga odpowiedniego przygotowania, czyli zaplanowania wspólnej inwestycji, tak aby możliwe było również i u nas zaprognozowanie i zabezpieczenie środków w budżecie gminy Jedlicze. Także na rok 2018, z tego co wiem, powiat kościński nie rezerwował środków na to zadanie, w związku z tym nie przedstawiono nam żadnej propozycji, zatem i w budżecie gminy Jedlicze taka pozycja nie mogła się znaleźć. Mam nadzieję, że jednak powiat dostrzeże
szereg potrzeb na terenie naszej gminy, w całym powiecie krośnieńskim. W takim kontekście, żeby rzeczywiście te inwestycje drogowe ruszyły z miejsca. Pan Marian Dziura, pan sołtys z miejscowości Moderówka. Kwestia dwóch lamp, które wciąż nie działają. Jest przyjęta procedura zgłaszania awarii do zakładu energetycznego, więc przekazanie informacji, czy to jest droga pisma tradycyjnego, czy to jest droga pisma przesłanego drogą mailową, nie ma znaczenia. Także nie można bagatelizować w taki sposób, określając, że wysyłane są maile, czyli coś błahego, coś nieistotnego. To są zawiadomienia zgodnie z procedurą. Na marginesie tylko wspomnę, że tendencja jest taka, aby w administracji tylko poprzez elektroniczną wymianę funkcjonowały wszelkie dokumenty. To jest w perspektywie i przyszłego roku, i następnych lat, kiedy na tą formę przejdziemy. Natomiast zainterweniuję u pana dyrektora z zapytaniem właśnie, jakie są szanse i co jest przeszkodą w naprawie tychże dwóch lamp. I linie energetyczne zwisające, stanowiące zagrożenie, tudzież ich stan powodujący częste awarie dla mieszkańców, to też do tej kwestii się odniesiemy w zgłoszeniu. Ale dziwne jest troszeczkę stanowisko, bo w takich sytuacjach taki krzyżaczek się montuje, który nie pozwala krzyżować się tym liniom i to jest bardzo szybka. Ja już dostałem pismo w tej sprawie, że będzie to przerobione, ale w dalszym ciągu się... Wymiana na kabel, gdzie jest izolowane, to jest jako inwestycja kordi i bardziej pracowana. Ale w takim przypadku wiem, że taki krzyżaczek się montuje, który uniemożliwia krzyżowanie się po prostu nie na wieczór. Nie, to jedno, te kariny są naciągnięte tak, że nie da się tego zrobić i dostałem pismo, ale nie wiem, muszę właśnie udać tym pismem i ktoś to podpisał wreszcie, ale to przyszedłem w goście, napisałem pismo. Tak, mówię, był gość, ocenił, Oni nie jadą tak szybko, bo teraz wymawiają się, że wszędzie jest, wszędzie są mikury. To też jest fakt, że aktywnie oceniając ilość informacji o zagrożeniu ze stanu na silne wiatry, jest znaczna i to jest w skali kraju, to jest problem też i pory roku. Zatem te sprawy z zakładem energetycznym, które zostały zgłoszone tutaj przez Państwa, poruszymy również bezpośrednio w energetyce. Do tej pory muszę powiedzieć, że pozytywnie układała się praca, więc zakładam, że istnieją jakieś obiektywne przyczyny braku realizacji tych zgłaszanych potrzeb. Ale że ona to nie jest rzecz niewykonalna, tylko mam nadzieję, że są podejmowane takie kroki, żeby znaleźć rozwiązanie, aby wyeliminować te sytuacje. I droga od strony Białkówki, tak, do Winnicy. Tutaj jak się rozpoczyna się procedura, w celu pozyskania tych środków z tak zwanej powodziówki. Przede wszystkim musi zaistnieć szkoda, która wynika, i tutaj nas to wskazuje, albo z fali powodziowej, albo z intensywnych opadów. Czyli po zaistnieniu takiej szkody zgłoszonej do urzędu, urząd zgłasza dalej i powoływana jest komisja do oceny strat. Dopiero na bazie takiego protokołu można przygotowywać wniosek o sporządzenie, o otrzymanie dofinansowania. Także pierwszy krok to musi zaistnieć szkoda infrastrukturze drogowej spowodowana tymi przyczynami, które są wskazane w programie, czyli woda, skądkolwiek by ona się pojawiła. Dobrze. Jeżeli jesteśmy w stanie to udokumentować, to zapraszam Panią sołtysię do komórki inwestycyjnej i przygotujemy tutaj już podkłady do zainicjowania tejże procedury. Dobrze. I
plus to przy drodze zapłacie, o lustrach też mówiłam. To jest tak oczywiste, że jeżeli rzeczywiście istnieje taka potrzeba, to będziemy montować. Na poprzedniej sesji, proszę Państwa, padło takie zapytanie bezpośrednio zorganizowane przez Stanowę Stanę Wadzie, ale wynikało też tutaj z dyskusji Państwa Rady. Pytaliście między innymi o to, w jakiej kwocie i ile uzyskaliśmy w roku bieżącym środków zewnętrznych. No powiem, że tutaj jest imponująca, bowiem wymienię tylko te najważniejsze zadania w kwestii wysokości kwot, które uzyskaliśmy. Budowa ogólnodostępnego targowiska Mój Rynek 999 274 zł. Budowa samorządowego żłobka w Jedliczu. Tutaj dofinansowanie 999 124 zł 89 groszy. Rozwój opieki żłobkowej w gminie Jedlicze 859 037 zł 50 groszy. Przebudowa i sala gimnastyczna, dofinansowanie 992 942 zł 56 groszy było w roku 2016. Umowa była podpisana, realizujemy. Więc ja tutaj już tak skromnie podchodzę do tematu, wskazując dla konkretyzacji dla Państwa tylko te umowy, które zostały podpisane w roku 2017. Więc nie wykraczam do dofinansowania, które pozyskaliśmy w roku 2016, a realizuję w roku bieżącym, bo ta kwota byłaby jeszcze wyższa. Natomiast tylko już dla zasygnalizowania, same te umowy, które podpisałam w roku bieżącym i które tutaj przy wielkim zaangażowaniu wielu, wielu osób, pracowników Urzędu Gminy oraz osób, które nam pomagały w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, udało się pozyskać. Zatem przebudowa i modernizacja zabytkowego domu budowego w Jaszczwi 2 905 263 zł 76 groszy. Powtórzyć? Nie, usłyszałam pytanie tyle. Remont drogi gminnej w miejscowości Modelówka 239 tysięcy 80 zł. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z samego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 70 tysięcy. Tu już nie wspominam o tym dofinansowaniu 191 tysięcy z komendy państwowej, o które tutaj staraliśmy się wspólnie z jednostką. Powiem, to dofinansowanie było przypisane do jednostki OSP. Były to nasze starania wspólne, ale nie ujmuję tutaj w całościowej kwocie. Tylko tak jak powiedziałam, te umowy, które bezpośrednio podpisywałam osobiście. Upowszechnianie sportów zimowych. Upowszechnianie łyżwiarstwa i hokeja na lodzie przez gminę Jedlicze 12 530 zł. Opracowanie i przyjęcie do realizacji lokalnego programu rewitalizacji gminy Jedlicze na lata 2017-2023 26 996 zł 40 groszy. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 37 tysięcy. Usuwanie wyrobów zawierających azbest 65 504 zł 6 groszy. Przebudowa zbiornika przeciwpożarowego w miejscowości Podniebyle 39 tysięcy zł. Zakup wyposażenia do edukacji ekologicznej dla klas pracowni do nauk przyrodniczych 17 195 zł. Łącznie pozyskane, mówię tutaj już o samych pozyskanych środkach, nie mówię o całej wartości zadania, która jest jeszcze wyższa, ale pozyskane środki z tych umów to 6 270 674 zł 17 groszy. Zatem przy takim współczynniku uzyskania środków zewnętrznych możemy pozwolić sobie na dynamiczny rozwój inwestycji i zadań remontowych, które realizujemy w ramach naszego budżetu. A skoro jestem już przy głosie, a mamy ten szczególny czas, pozwolicie Państwo, że również dołączę się do życzeń na nowy rok, które w sposób spontaniczny zostały zainicjowane, Panie Przewodniczący, przez Państwa. Przede wszystkim życzę roku pomyślnego. Pomyślnego w spełnieniu wszystkich oczekiwań osobistych, zamierzeń zawodowych, aspiracji w kwestiach społecznych. Wszystko nie będzie okraszone wspaniałym zdrowiem, dużą życzliwością ludzką. Niech będzie również wzmocnione przekonaniem, że to, co robimy, ma sens i żeby rzeczywiście
przekładało się to na realizację, aby wszystkie nasze działania były w sposób optymalny wykorzystywane dla rozwoju gminy Jedlicze. Życzę wszystkim, Państwu radnym, Państwu sołtysom, wszystkim mieszkańcom gminy Jedlicze obfitującego w łaski Boże roku nowego 2018. Niech się wszystkim gospodarzom darzy. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem punkt odpowiedzi w pracy na pytanie radnych. Czy ktoś nie uzyskał jakiejś odpowiedzi? Bardzo proszę jeszcze. Pani Burmistrz, odpowiedź uzyskałam odnośnie śmieci, niech tak powiem, mentalności ludzkiej. Nic mi to nie daje, nic, jak to się mówi, zaśmiecenia to nie zmniejszy. Edukacja poprzez zbieranie śmieci z młodzieżą, z wszystkimi, jak to się mówi, grupami wiekowymi. Nie wiem, proszę po prostu o pomoc. Wypracowanie jakiejś formy pomocy. Czy to raz w tygodniu przez pracowników socjalnych, czy pracowników komunalnych, naprawdę jest brzydko. W tym jeszcze kontekście, że większość tego wszystkiego, tych śmieci, wychodzi od prywatnych, jak to się mówi, właścicieli sklepów. To jest ich prywatny teren. I z tych prywatnych terenów, jak to się mówi, przepływają śmieci na całe centrum Borku. Ja ręce mam związane, dlatego bardzo proszę o tą pomoc, bo tak jak mówiłam wcześniej, już nie potrafię sobie z tym poradzić. Jedyne rozwiązanie to codziennie rano chodzić i zbierać śmieci, ale to ja też nie jestem od zbierania śmieci po wszystkich. Także, a mentalności ludzkiej nie zmienia. Już nawet słyszę pani w głosie tą determinację, po prostu ja już nie mam siły do tego. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał się dopytać? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Myślę, że komisja uchwały wniosku jest gotowa. Poprosimy o protokół. Protokół z przebiegu prac Komisji Uchwał i Wniosków powołanej na 51. sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej w Jedliczu w dniu 28 grudnia 2017 roku. Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: radny pan Stanisław Twaruk, radna pani Jolanta Woźniak, radna pani Anna Zaleszczuk. Śledząc obrady 51. sesji Rady Miejskiej w Jedliczu w dniu 28 grudnia 2017 roku stwierdza, że zostały podjęte następujące uchwały i wnioski. Uchwała nr 51 łamane przez 382 łamane przez 2017 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmian w budżecie gminy Jedlicze na 2017 rok wraz z autopoprawką. Uchwała nr 51 przez 383 przez 2017 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany uchwały nr 36 łamane przez 260 przez 2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jedlicze na lata 2017-2024. Uchwała nr 51 łamane przez 384 łamane przez 2017 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w roku 2017 na zimowe utrzymanie przejezdności dróg, dla której gmina Jedlicze jest właścicielem lub zarządcą w roku kalendarzowym 2018. Uchwała nr 51 łamane przez 385 łamane przez 2017 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie zmiany uchwały nr 46 łamane przez 420 łamane przez 2014 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie dopłaty za odprowadzane ścieki w ramach pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Jedlicze.
Uchwała numer 51/386/2017 Rady Miejskiej w Wiedliczu w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającej gminie Jedlicze oraz jej jednostkom organizacyjnym. Uchwała numer 51/387/2017 Rady Miejskiej w Wiedliczu w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wsparcie inwestycji początkowej na terenie gminy Jedlicze. Uchwała numer 51/388/2017 Rady Miejskiej w Wiedliczu w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadającej gminie Jedlicze i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg. Uchwała nr 51/389/2017 Rady Miejskiej w Wiedliczu w sprawie dopłaty dla wybranych taryf grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Uchwała nr 51/390/2017 Rady Miejskiej w Wiedliczu w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Jedlicze, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu ich dokonania. Uchwała nr 51/391/2017 Rady Miejskiej w Wiedliczu w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie pod nazwą Modernizacja i rozbudowa budynku zespołu szkół w Modelówce o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz przebudowa i wyposażenie klasopracowni nauk przyrodniczych w zespole szkół w Wiedliczu. Uchwała nr 51/392/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Jedlicze przez osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. Uchwała nr 51/393/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jedlicze. Uchwała nr 51/394/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Jedlicze dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Jedlicze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji. Uchwała nr 51/395/2017 Rady Miejskiej w Wiedliczu w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Jedlicze na 2018 rok. Uchwała nr 51/396/2017 Rady Miejskiej w Wiedliczu w sprawie uchwały budżetowej gminy Jedlicze na rok 2018 wraz z autopoprawką. Uchwała nr 51/397/2017 Rady Miejskiej w Wiedliczu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jedlicze na lata 2018-2024 wraz z autopoprawką. Uchwała nr 51/398/2017 Rady Miejskiej w Wiedliczu w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Rozbudowa i przebudowa instalacji termicznego przekształcania odpadów innych niż komunalne wraz z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi odpadami planowanego przez spółkę RAW Ekologia w Wiedliczu. Wniosków nie zgłoszono. Na tym protokół zakończono i podpisano. Dziękuję. Czy do przedstawionego protokołu
Koło Komisji Uchwał Wniosków. Ktoś z Państwa ma jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie poddam pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu Komisji Uchwał Wniosków, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Zamykam 51. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Wiedniczu. Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie, za udział. Dołączam się do życzeń na nowy rok i na te jeszcze kilka dni bieżącego roku, aby ten rok dla wszystkich Państwa, dla Waszych rodzin był spełnieniem Waszych marzeń, aby odbył się w zdrowiu i wzajemnej życzliwości dla ludzi. Wszystkiego najlepszego.